Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na półtorej godziny znakomitej zabawy w Zakopanem. Drugi w tym sezonie konkurs drużynowy, po raz pierwszy w Zakopanem. Rywalizacja zespołów Pokusamo i Zakopanem. Będą jeszcze w tym sezonie trzy konkursy drużynowe w Willingen, Oberstdorfie i Planicy, te dwa ostatnie w lotach. Witają Państwa Marek Ludziński i Włodzimierz Szaranowicz. W Kusamo pierwszym tegorocznym konkursie wygrali Niemcy. Mieli mocny początek sezonu, drugie miejsce Austriacy, trzecie Słoweńcy, ale wtedy rzeczywiście super skakali, czwarte miejsce Norwegowie. Teraz pora chyba będzie odwrócić tę sytuację. Norwegowie wyglądają najmocniej na faworytów, Austria bez Schierenzauera, ale to są skoki. Właściwie jest kilka, Marek, metod. Zespół z gwiazdami co robi? Wykorzystuje potencjał najlepszy. Zespół bez gwiazd, trzeba stworzyć tak zwaną średnią ważoną, 8 równych skoków. I to są właściwie dwie metody. Patrzy się na wyniki ostatniego Pucharu Świata, w tym przypadku Wisły, lub też klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wybiera czterech najlepszych. Trenerzy ustalali składy na dzisiejszy konkurs. Być może nie wszyscy, niektórzy już wiedzieli wcześniej, jaki będzie skład drużyn, ale na przykład Łukasz Kruczek ustalił skład po ostatnim dzisiejszym treningu, rozegranym tutaj wcześniej na Wielkiej Krokwi. I ostatecznie skład naszej drużyny wygląda Piotr Żyła, Maciej Kot, Krzysztof Miętus i Kamil Stoch. W porównaniu do bardzo nieudanego dla nas konkursu w Kusamo, o którym wspominałeś, bo tam zajęliśmy ostatnie 11 miejsce, jedna zmiana w miejsce Dawida Kubackiego, Krzysztof Miętus. Wille Larinto, jeszcze niedawno gwiazda, wygrywał zawody Pucharu Świata, był trzeci na próbie przedolimpijskiej w Whistler Vancouver, ale wiemy już właściwie, że Finowie walczą o powrót, walczą o obecność, o uwagę opinii we własnym kraju, ale także wszystkich fanów skoków. Jan Ahonen chce wesprzeć reprezentację, 35-latek zapowiada, że wróci na Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 roku. Noty 51 punktów, a więc wszystkie oceny po 17, miał wiatry pod narty 0,7 metra na sekundę i otrzymuje 94,7 punktu za odległość 115 metrów. No dobrze w ogóle, że Finowie są, bo ostatnio oglądaliśmy tylko Larja Sikainena skaczącego w konkursie w turnieju czterech skoczni. Tutaj udało im się zgromadzić drużynę. Są także Włosi, no bo oni organizują w tym roku Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme, a zatem drużyna włoska na początku. Pierwszy w zespole włoskim 23-letni Roberto Della Sega, zawodnik, który kiedyś uprawiał kombinację norweską z Djammedjele, słynnego klubu, z którego pochodził także Roberto Czeko. Jego próba poniżej punktu konstrukcyjnego. Przypomnimy Państwu, chociaż zapewne większość doskonale wie, jakie są parametry Wielkiej Krokwi. Jej rozmiar to 134 metry. Punkt konstrukcyjny na 120 metrze. W tej chwili Włoch lądował poniżej tej czerwonej linii oznaczającej właśnie punkt konstrukcyjny. Jego wynik 117,5 metra. Na razie nota Fina Larinto 94,7. Warto powiedzieć, że dzisiaj mamy dobre warunki, stabilne, wiatr wieje z prędkością metra, nieco powyżej. Minus 6 temperatura powietrza, 80% wilgotność. Tylko skakać, czekamy na to, że ta rywalizacja stanie się bardzo interesująca. Na razie 105 punktów prowadzenie zespołu Italii. Jakub Janda, reprezentacja Czech. No nie ma powodów do zadowolenia, sezon przeciętny, niedługo Mistrzostwa Świata w Val di Fiemme we Włoszech, Predazzo dokładnie, ta skocznia, gdzie Adam Mały zdobył w 2003 roku dwa złote medale indywidualnych Mistrzostw Świata. Janda w tym sezonie skacze bardzo słabo. Dopiero w Wiśle zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata. Właściwie od początku sezonu, z wyjątkiem turnieju czterech skoczni, pokazywał się w zawodach. Teraz też, no już można powiedzieć, Czechom psuje sytuację, bo uzyskał słabiuteńką odległość, tylko 109 metrów. Tak wielki zawodnik, a w tym sezonie zupełnie bez formy. Wczoraj wiało, nie można było rozegrać kwalifikacji. Zresztą już podczas odprawy, przewidując złe warunki pogodowe, jury ustaliło, że kwalifikacja odbędzie się jutro przed konkursem indywidualnym, na który zapowiada się Gregor Schlierenzauer, pięciokrotny zwycięzca zawodów w Zakopanem. Ekipa rosyjska, pierwszy Aleksiej Romaszow, drugi będzie skakał Denis Korniłow, trzeci Ilja Rosliakow, no i na końcu oczywiście Dmitrij Wasiliew. Na Państwa ekranach Aleksiej Romaszow, 20-letni rosyjski skoczek. W tym sezonie zdobywał punkty w Kusamo, w Soczi i w Engelbergu. Niespokojny trochę lot Rosjanina. No i też
chyba powyżej 115, ale na pewno poniżej 120 metrów skaczą na razie zawodnicy. Choć, jak mówił Włodek, mają sprzyjające warunki. Wiatr cały czas raczej z dołu skoczni. W przypadku Rosjanina wiał z prędkością około 0,4 metra na sekundę. Noty sędziowskie od wszystkich arbitrów. Dziś oceniają skoki panowie ze Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Słowenii oraz Polak, pan Tadeusz Szostak. Wszyscy skok Rosjanina ocenili na 17,5 punktu. Odległość 115 metrów, druga na razie w konkursie i Rosja będzie na drugim miejscu. Za chwilę Piotr Żyła. Ostatni występ, najlepszy w tym sezonie, najlepszy w ogóle w swoich startach w Pucharze Świata. Wiśle, piąte, szóste miejsce dokładnie. Za nim był siódmy Kamil Stoch i co ciekawe, został od razu bohaterem internetu, a to z racji swoich fajnych opowieści na temat skakania. Łukasz Kruczek zdecydował, że właśnie Piotr Żyła i Kamil Stoch będą otwierać i zamykać dzisiaj tę naszą czwórkę. Jest już w powietrzu i to jest bardzo dobry skok. Jan Szturc mówił, że czasami jeden dobry występ w Pucharze Świata może odwrócić sytuację i miejmy nadzieję, że tym skokiem na odległość prawie 130 metrów, 129 metrów, Piotr Żyła pokazuje, że mamy do czynienia z taką sytuacją. Niech opowiada, co chce, dlaczego leci, wszystko jedno, byle to się spełniało, 129 metrów i obejmujemy prowadzenie. Tak, bardzo wysokie noty za ten skok Piotrka. Wszyscy sędziowie byli jednomyślni, ocenili jego występ na 18,5 punktu. Wiatr miał dobry pod narty, niespełna 0,4 metra na sekundę. Polska oczywiście musi być na prowadzeniu, bo to była bardzo dobra ta pierwsza próba Piotra Żyły. Nasza nota 127,6. Mamy 22,6 punktu przewagi nad reprezentacją Włoch. Kolejna drużyna, Japonia, Daiki Ito, który jak wiemy dopiero niedawno wrócił do skakania, bo czwarty zawodnik poprzedniego sezonu miał kontuzję kolana, ale ten powrót na razie nie przynosi mu z pewnością takich rezultatów, jakich on i jego koledzy, kibice, trenerzy oczekują. A to panem nigdy nie pokazywał się z jakiejś specjalnej strony, lubi wielkie obiekty, wiadomo, wspaniale się czuje na skoczniach mamucich. W zeszłym sezonie 3 zwycięstwa indywidualne, najlepszy w jego historii startu Pucharu Świata. Sezon zakończył na 4. miejscu generalnej klasyfikacji, jak przypomniałeś, Marek. Tak, no a teraz jego rezultat przeciętny, powiedziałbym, 115 metrów. To jest taka sama odległość, jaką uzyskał wcześniej Roberto de la Sega. Noty sędziowskie 17, nawet jedna 16,5 punktu. Miał wiatr minimalny pod narty, chyba na 3. miejscu będzie drużyna japońska. Tak jest, Japonia za Włochami, za zdecydowanie prowadzącą drużyną polską. I Słoweńcy, którzy zajęli podczas pierwszego startu w Kusamo 3. miejsce, zresztą medaliści ostatnich Mistrzostw Świata w Holmenkollen, byli medaliści olimpijscy, brązowe medale zdobywali. Teraz ich pierwszy zawodnik, Juri Tepesz, który się spisywał słabo, 35. Wiśle, czyli 35. Wischofshofen, Innsbruck, także odległa pozycja, a tu bardzo dobry skok. No brawo, a będą mieli jeszcze drugiego Roberta Krańca. Później będzie Jaka Chwala, Peter Prewc. No to jest druga odległość, myślę, w konkursie. 127,5 metra, a więc 1,5 metra bliżej niż uzyskał Piotr Żyła. Ale to dobry skok Tepesza, który, jak mówiłeś, ma bardzo nierówną formę. Potrafi skoczyć znakomicie, ale też wiele jego występów jest nieudanych. Jesteśmy o 5,6 punktu lepsi od drużyny słoweńskiej po skokach pierwszych zawodników w obu krajach. A teraz, proszę Państwa, z pewnością pierwszy zawodnik w drużynie, która tutaj upatrywana jest w gronie faworytów do tego, aby dzisiejsze zawody wygrać. Jak wspominaliśmy, Norwegowie w Kusamo zajęli 4. miejsce. Jedna zmiana w tej drużynie. Rune Welta, którego teraz oglądamy, zastąpił Andersa Fanemela. Dla 23-letniego skoczka, mieszkańca Oslo, występ w Wiśle był najlepszy w karierze. Tam po raz pierwszy stanął właśnie na 3. stopniu podium. Anders Fanemela, Rune Welta. O, dobry skok. To jest około 130-metrowa odległość. Być może nieco dalej wylądował niż Piotr Żyła. Bardzo dobry skok Rune Welty. No widać, tak jak powiedziałeś, jeden sukces w konkursie może zdecydowanie zawodnika zmienić. 132,5 metra, dobry wiatr pod narty, ponad 0,6 metra na sekundę. No, w związku z tym odjętych 6,8 punktu, ale też wysokie oceny sędziowskie, 18,5 punktu. Naprawdę ładny skok pierwszego w drużynie norweskiej Rune Welty. Z Żyłą przegrał 1,5 punktu, jeśli chodzi o noty sędziowskie, bo wszystkie miał 18,5 Piotr. Natomiast dalej skoczył o 3 metry i oczywiście Norwegowie będą prowadzić o 2,1 punktu przed Polakami. Słowenia trzecia traci
do Norwegów 7,7 punktu. Te trzy zespoły się na razie liczą i Niemcy, Andreas Bank. Nie wiedzie mu się w tym sezonie, chciałby były mistrz świata juniorów tutaj z Zakopanego pokazać się lepiej, a tymczasem przykrył go młodziutki Bellinger, który rozpoczął sezon rewelacyjnie i dopiero niedawno upadek spowodował jakby trochę zatrzymanie tego świetnego marszu Bellingera. Bank, poprawny skok, to nie był skok, który dużo da punktów reprezentacji niemieckiej. 120. Zastąpił Michaela Neumayera, który startował w Kusamo. Jak wspominaliśmy, Kusamo Niemcy wygrali w bardzo ładnym stylu. No a tutaj Wang, który w tym sezonie skacze też dosyć nierówno, a przecież był gwiazdą lata, wygrał Grand Prix, zaczyna dla drużyny niemieckiej no niepokojąco źle. Zmartwienie Niemców, my teraz patrzymy, tak, my teraz patrzymy na kończącego pierwszą grupę Wolfganga Leutzla. Obok Tomasa Morgensterna najwięcej, 5 złotych medali w rywalizacji drużynowej, ale nie było go w ekipie, która na igrzyskach ostatnich w Whistle Vancouver zdobyła złoty medal. Mimo to ciągle w niego Pointner wierzy i słusznie. No ale ta odległość też nie jest bardzo dobra. To jest około 125-metrowy lot, dokładnie 126 metrów, jak Państwo widzą. Wszyscy zawodnicy mają odejmowane punkty. Wszyscy mieli wiatr pod narty, a więc można powiedzieć, Włodku, że dzisiejszy konkurs jest bardzo sprawiedliwy. Dziś, nie tak jak w Wiśle, wiatr nie decyduje, nie reżyseruje tego konkursu, nie rozdaje kart. Ale bardzo ładny skok technicznie, ładna pozycja w trakcie lotu, dobre lądowanie, noty będą wysokie, tak. W sumie 56,5 to sporo zyskał, ale Austriacy na miejscu czwartym wyprzedzili Niemców. Norwegowie prowadzą, Polacy na drugim miejscu o 2,1 punktu za Skandynawami. Później Słowenia traci 7,7, czwarta Austria 8,9 i Niemcy ze stratą 18,6 punktów. Bartosz Heller jest Piotrem Żyłą, przenosimy się do naszego reportera. Piotrze, wielkie gratulacje, dlaczego dałeś sygnał do ataku Polska na drugim miejscu po pierwszej serii? No tak, to był taki w porządku skok. Nie wiem, no zawsze można skoczyć lepiej, ale gorzej też można skoczyć, także jestem zadowolony z tego skoku, no metry też w porządku, także tragedii nie ma. No na pewno nie ma, mam wrażenie ponadto, że uskrzydliło Ciebie to szóste miejsce z Wisły, na pewno. No na pewno trochę czuję się dużo pewniej, dużo lepiej, dużo spokojniej, no i w zasadzie te skoki też są takie zdecydowanie lepsze, są takie na luzie, z taką dużą frajdą i z dużą zabawą, także no, tak jak powinny być. No właśnie, bo jak patrzyłem na Twoją radość tu już po lądowaniu, to wydaje mi się, że masz jeszcze energii na dużo więcej niż jeden dziś daleki skok. No tak spodziewałem się jeszcze trochę dalej, ale na pewno energii jest jeszcze, także no, jeszcze druga seria, będziemy walczyć, także... Dziękuję pięknie, tyle Piotr Żyła, po którego skoku Polska zajmuje drugie miejsce. Wracamy do naszych komentatorów. W locie drugi w drużynie fińskiej, pochodzący z Lahti, Mika Kulmala, zawodnik 23-letni, który w tym sezonie debiutuje w Pucharze Świata, startował w Soczi. Tam zajął jednak 50. miejsce, 117 metrów to wynik, jaki uzyskał drugi w drużynie fińskiej. Przypomnę, rozpoczynał Ville Larinto po skokach pierwszej grupy. Finowie na razie na miejscu przedostatnim, dziewiątym. A przypomnijmy, wystartowało 10 drużyn w drugiej finałowej rundzie. Zobaczymy 8, dwie zostaną wyeliminowane. No, lądowanie Kulmali pozostawiało bardzo wiele do życzenia. Ledwo uratował się przed upadkiem. Noty sędziowskie oczywiście są bardzo niskie. No nie mają. Jeżeli powrót Ahonena ma ratować fińskie skoki, to jest to trochę niepokojące co najmniej, tak. I mało realne chyba w gruncie rzeczy. Trzeci powrót to chyba tylko Michael Jordan trzy razy wracał do skakania. Też nie był to do gra w koszykówkę i nie był to najszczęśliwszy pomysł. Andrea Morassi, 24-latek z Forstetale i Jakub Jerołtek. Na razie Colorado najlepiej wśród Włochów skacze i liczą na to, że przynajmniej wejdzie do 30 podczas Mistrzostw Świata Val di Fiemme. To jest plan realny. Tutaj przed granicą 120 metrów, powyżej 115 lądował w tej chwili Andrea Morassi. Odległość 114,5, a jednak nie przekroczył 115 metrów. Wiatr minus 3,2, czyli w tej chwili te warunki były chyba bardziej korzystne. Na szczęście nie kręci tak jak wczoraj wiatr, kiedy co chwilę mieliśmy zmianę kierunku
i silny wiatr z tyłu, który gasił skoczku. Właściwie nie dało się wczoraj skakać. Stąd decyzja, żeby przenieść kwalifikację, była bardzo sensowna i właściwie długo nie czekaliśmy. Tak jak to się zdarza, że celebrują, przenoszą meeting jury, spotkania, które i tak nic wiadomo nie dadzą. Prognoza pogody była ścisła, precyzyjna. Sprawdziłaś. I sprawdziła. Tak, co gorsze akurat w tym przypadku. Co gorsze oczywiście, ale dla zawodników w sumie ten wolny dzień był bardzo potrzebny. Tegoroczny sezon rozgrywany jest w niesamowitym tempie. Nie pamiętam, kiedy było tak, że w turnieju czterech skoczni był tylko jeden dzień przerwy, a zaraz potem przecież Wisła natychmiast Zakopane, więc ten maraton jest rozgrywany w niesamowitym tempie. Roman Kołdelka, 10. zawodnik poprzedniego sezonu Pucharu Świata, w tym sezonie jest na 42. miejscu. Najlepsze miejsce 18. w Gapa, 21. w Wiśle. No, zdecydowanie obniżył poziom w tym sezonie były mistrz świata juniorów. Wielokrotnie i ty i ja wracaliśmy z Bischofshofen samochodami do Warszawy 1400 km, do Wisły 1000, ale trzeba to było zrobić w tym dniu wolnym, tak. Jedynym, by następnego dnia startować w kwalifikacjach, a później Pucharze Świata. Zaczął dla Czechów Jakub Janda, Kołdelka też skacze słabo. Oto zdaje się tak jest, że jak ktoś zacznie źle dla drużyny, to w głowach pozostałych zawodników natychmiast to siedzi i mają też problemy. Tylko 115,5 metra skacze Roman Kołdelka. Minimalnie zmienił się wiatr. W pierwszej rundzie wszyscy zawodnicy mieli pod narty. On teraz miał prawie niezauważalny z tyłu skoczni, no ale odległość słaba, tylko 115,5 metra. No i Czesi będą dosyć daleko. Po pierwszej grupie byli na ostatniej pozycji. Niewykluczone, że będą mieli ogromne problemy z tym, aby do drugiej rundy, do ósemki wejść. No właśnie. Za chwilę Maciej Kot. No, w tym sezonie sprawia nam ogromną radość. Obok Kamila Stocha najlepiej skaczący zawodnik. Chociażby ostatnie starty, przecież regularnie już trzy konkursy w turnieju czterech skoczni w dziesiątce, najwyższe piąte miejsce w Garmisz. To świadczy o ogromnej skali możliwości, którą zresztą zapowiadał niegdyś trener Hannu Lepisto. Lepisto niebawem przyjedzie do Polski. Lepisto wierzył w niego, uważał, że to jest niezwykle utalentowany chłopak, wielka przyszłość przed nim. Woził go przez kilka lat na Puchary Świata, ale on punktów nie zdobywał. Przecież pierwsze punkty zaczął zdobywać dopiero w ubiegłym sezonie, a teraz jest już w 20. klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale wcześniej jeszcze Rosjakow. Poprawnie Ilja Rosjakow. Teraz troszkę zabrakło do punktu konstrukcyjnego. Sądzę, że około 117-118-metrowa odległość zostanie zmierzona Rosjaninowi. I wiatr znowu powrócił do tej pozycji z dołu skoczni, a więc pod narty rosyjskiego skoczka, którego skok sędziowie ocenili 4 na 17,5, 1 na 18 punktów. Rosjanie po pierwszej grupie na 8 pozycji, a więc tej ostatniej dającej prawo występu w drugiej rundzie. Trener Zubko w rozmowie z Łukaszem Kruczkiem, a w tym momencie Rosjanie oczywiście przed Czechami i Włochami. Maciej, który lubi wiatr pod narty, jest ciągle lekki, zmężniał wprawdzie, urósł. To już nie jest ten chłopczyk, którego pamiętamy sprzed lat, a teraz rzeczywiście skoczek pełni świadomy, pełni dojrzały. Rozmawiałem z nim dzisiaj po skoku treningowym, który w starym kombinezonie wykonał. Powiedział, będzie zdecydowanie dalej lepiej, zobaczymy. Ważny skok, jeżeli po dwóch Polacy będą wysoko, to wtedy warto powalczyć. I to jest znakomity skok! Brawo! A więc zrobił na swojej wielkiej kroki imienia Stanisława Marusarza to, co powinien. Daleki, najdłuższy na razie skok tej rywalizacji drużynowej. 133 metry po 18,5, 1,19 od sędziów. Łukasz Kruczek zadowolony, bo tak to mniej więcej miało wyglądać. Trzeba postraszyć rywali przed Mistrzostwami Świata. Do niedawna najwyższe miejsce, czwarte na Mistrzostwach Świata w Libercu w 2009 roku. Wtedy, gdyby Adam Małysz skoczył więcej, zawsze wnosił najwięcej punktów jako wiano, mielibyśmy brązowy medal.
No, znakomita prowadzimy. Tak, znakomita postawa obu naszych zawodników. Przewaga nad drużyną rosyjską wynosi 60 punktów. To jest już gigantyczna wręcz przewaga reprezentacji Polski. Shohei Tochimoto na Państwa ekranach, 23-letni skoczek japoński, świetnie zapowiadał się jako junior, już jako senior, zdobył 2 brązowe medale w konkursach drużynowych na Mistrzostwach Świata, ale ten sezon ma niezbyt udany, bardzo daleko w klasyfikacji Pucharu Świata. Oj, ta próba, fatal. Już niweczy całą nadzieję. Tak, Japończycy w Kusamo zaprezentowali się zupełnie dobrze, zajęli wtedy 5. miejsce, no a teraz... Teraz jeden skok, bo to jest, proszę Państwa, tak jak w sztafecie. 4 zawodników muszą dobrze przekazywać pałeczkę. Osiem skoków. Tutaj jeszcze w dodatku 8 skoków, to jakby 2 biegi sztafetowe. Ale co jest ciekawe z Japończykami? Oni nie wytrzymują długiego pobytu w Europie. No właśnie, jednak różnice kulturowe, różnice rytmu dobowego. Oni czasami na chwilę tylko wracają. Tu jest cała ekipa, która od początku Puchary Świata jedzie w tym fantastycznym sportowym cyrku, ale to jest gigantyczne mentalne zmęczenie. Zresztą najlepszy dowód, że Noriaki Kasai postanowił jednak się odświeżyć i wrócił do kraju. Robert Kraniec. W ogóle się nie pojawiali w konkursach zakopiańskich przed Sapporo. Rośnie forma Roberta Krańca. Goran Janus mówił mi, że świętował długo po zdobyciu tytułu Mistrza Świata w lotach, miał do tego prawo, powiedział, musiał się nacieszyć i wiedziałem, że wróci i wtedy musi być w formie powyżej 120 metrów, ale to nie jest tyle, ile nawet tutaj na treningach skakała przecież także i Wiśle pokazał się z dobrej strony. Słoweńcy w takim samym składzie, Kraniec, Tepesz, Chwala, Prewc, tyle że w innej kolejności skakali w Kusamo. Tam, jak pamiętamy, zajęli znakomite 3. miejsce, ale po tym początku sezonu, po grudniu, w nowym roku trochę jednak loty obniżyli, choć akurat w odniesieniu do Krańca jest odwrotnie. Kraniec był 4. w Wiśle, dzisiaj w tym skoku 126,5. Słoweńcy przegrywają z nami sporo, 24,2 punktów. A za chwilę, proszę Państwa, drugi w drużynie norweskiej, Tom Hilde, mieszkaniec Lillehammer. Pamiętamy, 3. zawodnik klasyfikacji łącznej turnieju 4 skoczni. Po raz drugi w karierze dokonał takiego wyczynu. Kappa na 4. miejscu, w Oberstdorfie 5., 6. w Innsbrucku, ostatnio w Wiśle 10. miejsce. Toma Hilde, Norwegowie po pierwszej grupie byli na prowadzeniu, no ale Polacy wyraźnie ich naciskają. Tom Hilde. Mocny jest. Wszyscy Norwegowie, ale ten skacze słabo. Chyba 120, tak? Tak jest. To jest niemal dokładnie lądowanie na czerwonej linii oznaczającej 120 metrów. To będzie bardzo duża strata. Nawet nie osiągnął punktu konstrukcyjnego, jak widzimy. 0,5 metra zabrakło. No i Norwegowie, myślę, będą z Polakami przegrywać. I to wyraźnie. No ta forma podczas konkursu 4 skoczni, o czym wspominałeś, w tych 4., 5. miejscach, 6. lokacie była zdecydowanie wyższa, z tym, że on swoje pierwsze zawody Pucharu Świata wygrał w Val di Fiemme, Predazzo, tam, gdzie będą Mistrzostwa Świata i powiedział, ja wiem, co mam w tym sezonie zrobić i przymierza się do tego powoli. Norwegowie przegrywają z nami o 25,7 punktu, różnica 1,5 punktu pomiędzy Słowenią, która jest druga, i Norwegią. No i pechowiec, upadek, Bischofshofen, skłuczony bark, jeszcze odczuwa skutki Andreas Bellinger, ale początek wymarzony przecież. I teraz widać, jakieś kłopoty są, to jest tak, że czasami się jest trudno podnieść z drobiazgi. Drugi w Engelbergu, 3. w Soczi, 5. Kusamo, Lillehammer. Ale później tam, gdzie miał pokazać wielką formę, zaskoczyć rywali, zaczął od 9. miejsca w Garmisch, Oberstdorf, no i wszystko się załamało. Tak, no to jest tak, że w skokach często trenerzy mówią, on taki trochę chłopak, może to brzydkie określenie, ale znikąd, bo w zeszłym sezonie nikt o nim jeszcze nie słyszał. Przed sezonem mówił, że miał nadzieję, że go powołają do drużyny na Puchar Kontynentalny. Nagle stał się gwiazdą Pucharu Świata, ale trenerzy tak mówią, że czasami nie wiadomo, dlaczego zawodnik zaczyna bądź przestaje skakać. Tylko 121 metrów Wellingera, teraz Andreas Kofler. Niemcy na miejscu 4. tracą do nas 41,1 punktu, a więc 2 świetne skoki. Przypomnę,
Żyła 129,5-133 Krzysztof Miętus. No i popatrzmy, Kofler kończący drugą grupę. Dobre starty w tym sezonie w Pucharze Świata, parę zwycięstw. No ale teraz nieco powyżej 125, może w pobliżu 130 metra wylądował Andreas Kofler. Pamiętamy jednak, że pierwszy skok Wolfganga Leutzla nie był rewelacyjny dla Austriaków. On 130 metrów nie osiąga, więc Austriacy, którzy po pierwszej grupie zajmowali czwarte miejsce, pewnie się przesuną, ale wydaje mi się, że w najlepszym razie na drugą pozycję. Sądzę, że Polska po dwóch grupach będzie na prowadzeniu. Kofler oceniony, jego skok na 18-18,5 punktu, miał dobry wiatr pod narty. Austria na miejscu drugim, tak jak się spodziewałem, ale ze stratą 20,5 punktu. Polska o 20,5 punktu przed Austrią, Słowenia 24,2, Norwegia czwarta, Niemcy na miejscu piątym, a tymczasem Maciej Kot jest Bartoszem Kellerem. Maciej, wielkie, wielkie brawa dla Ciebie, bo Piotr Żyła dał sygnał do ataku, a Ty ten atak kontynuujesz w pięknym stylu. Polska jest na prowadzeniu. Bardzo dobre dwa skoki na początek tego konkursu. Jeszcze dwie serie przed nami, dwóch zawodników, równie dobrych. No i jeszcze cała druga seria, także teraz musimy się już sposobić na tą drugą serię. No właśnie, wczoraj odwołano serię treningową i tę kwalifikację, chyba tego dnia wolnego potrzebowałeś. Wróciła ta świeżość z turnieju czterech skoczni. Tak, osobiście bardzo potrzebowałem tego wolnego dnia, żeby te siły jednak zregenerować. Udało się, pogoda pomogła. No, normalnie byłbym zasmucony, że jest taka zła pogoda, ale wczoraj jednak, można powiedzieć, się poszczęściło. Mieliśmy dzień wolny i dzisiaj już widać tego rezultatu. Dziękuję pięknie. Tyle Maciej Koty, po którego skoku Polska jest na prowadzeniu. Wracamy do naszych komentatorów. Prowadzimy, jeszcze raz przypomnę, przed Austrią 20,5 punktu, Słowenią ze stratą 24,2 punktu, Norwegia 25,7 i Niemcy, to już jest naprawdę spora strata, 40 punktów. Przenosi się to mniej więcej na 20 metrów. Jarko Mette, Finn. W tym sezonie w fazie kontynentalnym, głównie w Finlandii, się w Kuopio pokazywał Rovaniemi. To za mało, żeby dobrze skakać. No i Finowie potwierdzają niestety swoją dramatyczną mizerię. Kraj o takich tradycjach, o takich nazwiskach, skoczków, mistrzów olimpijskich, najwybitniejszych historii, Nykänena, Ahonena, mają w tej chwili problem zestawienia czterech do reprezentacji. Skacze Jarko Mette, 102 metry. Tak, no ja sądzę, że kibice sportów zimowych, skoków narciarskich w Finlandii, no, przeżywają koszmar, bo kraj, który miał tak genialnych zawodników, kraj, który zdobywał tyle medali, najwięcej na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, nagle nie może sklecić drużyny, to jest po prostu masakra. Davide Bresadola, trzeci w drużynie włoskiej. Włosi na razie dość nieoczekiwanie na miejscu szóstym, na siódmym, przepraszam, a więc mają szansę awansować do drugiej fazy rywalizacji. Davide Bresadola to jest 24-letni skoczek, który już był i na Igrzyskach Olimpijskich, i na Mistrzostwach Świata, w Pucharze Świata, trzeci sezon. Niewiele razy udawało mu się zdobywać punkty. Chyba tylko raz, o ile dobrze pamiętam, w Vikersund w 2011 roku był 30. Zobaczmy, jak tam jest z wiatrem. No trochę zaczyna kręcić. No i jeden z braci Irutków, prowadzący ten akurat, prowadzący drużynę włoską, wycofał Davide Bresadole z belki startowej. No miejmy nadzieję, że ten wiatr jakoś na stałe nie będzie tutaj powiewał zbyt mocno. Wczoraj było prawdziwe szaleństwo, jeśli chodzi o wiatr. Naprawdę nie było najmniejszych szans, aby przeprowadzić choćby treningi, nie mówiąc już jej o kwalifikacjach. Stąd ta decyzja, że jak Worek wspominał, była dosyć szybka i bardzo mądra. No po tych wstążeczkach widać, że troszeczkę kręci ten wiatr. To jest najbardziej niebezpieczne. Jego siła wzmaga się gdzieś tam w okolicach progu, jak Państwo widzą, powiewa trochę z boku, jest nieco z dół, z drugiej strony z boku, no więc warunki niesprzyjające, by zapalić zielone światełko dla Włoch. Ale też szukają pewnej optymizacji, jeśli chodzi o rozegranie zawodów, żeby były to porównywalne warunki, chociaż tu akurat chodzi o ekipę, która raczej nie walczy o jakieś szczególne miejsce, raczej bronią się. Bresadola za chwilę, wystartuje go i Routek, a później Lukas Klawa, najlepszy z Czechów. Tu
tylko że Czesi już niestety zdążyli sporo popsuć, skoczący wcześniej Janda i Kołdelka. No i popatrzmy na skok trzeciego w drużynie włoskiej, Davide Bresadola. Nie należy się spodziewać zbyt wiele i rzeczywiście zbyt wiele nam nie pokazał tutaj w tym skoku 24-letni reprezentant Włoch. No zależy Włochom na tym, aby w mistrzostwach świata rozgrywanych na ich ziemi, w Val di Fiemme, no nie była to jakaś kompromitująca postawa, ale będą mieli problem. Minimalny wiatr pod narty miał, będzie miał odjęte... Nie, z tyłu skoczył, z tyłu. Dodany. 2-1, więc można powiedzieć, że nie były to złe warunki, ale nie poradził sobie z tym specjalnie Bresadola i za chwilę Lukas Chlawa. Chlawa w zeszłym sezonie zachęcił wszystkich do uwierzenia, że jest perspektywicznym skoczkiem. Trzecie miejsce w Lahti w tym sezonie, 8 Innsbruck, 14 Lillehammer, Sochi, ale to ciągle nie to, czego spodziewają się Czesi. Już zapomnieli chyba o Jiżim Raszce, chociażby te ostatnie sukcesy Jandy. Lukas Chlawa. I powyżej 120 metrów. Najlepiej na razie z tej trójki, która skakała Janda Kołdelka. 120 metrów. 2,5 punktu dostanie za wiatr, a więc jest leciutki wiatr z tyłu, który nie powinien przeszkadzać. No zobaczymy, jak sobie poradzi Krzysztof Miętus. Za chwilę Denis Korniłow, a później Krzysztof Miętus. Tak, no Krzysztof Miętus, na pewno dla niego duża odpowiedzialność. Powołany, wydawało się, że może prędzej Dawid Kubacki bądź Stefan Kula będą skakać, ale trener Łukasz Kurczek postawił na Krzyśka. Miejmy nadzieję, że nas młody skoczek sobie poradzi z presją, ale na razie będziemy oglądać próbę kolejnego Rosjanina, Denisa Korniłow. Już na Państwa ekranach 26-letni skoczek, który w tym sezonie najlepszy wynik zanotował w Engelbergu, gdzie był 10, a w klasyfikacji Pucharu Świata zajmuje 25 miejsce. Trener Zubkow z flagą, za jego plecami pierwszy szkoleniowiec drużyny rosyjskiej, Aleksander Arefiew. No ale wiatr znowu troszeczkę przeszkadza. Na tym graficznym obrazie widzimy, jakby część skoczni nadawała się do tego, by można było skakać, a bliżej ze skoku wiatr jednak niepokojąco niebezpieczny dla zawodników, zatem Korniłow musi poczekać. W tych nowych warunkach, w jakich muszą skakać skoczkowie po zmianie regulaminowej, zwłaszcza dotyczącej tego bardziej obcisłego kombinezonu, najistotniejszą rzeczą jest szybko pokonać ból. Jeżeli tam jest wiatr, który to uniemożliwia, to rzeczywiście stawia skoczków w bardzo trudnej sytuacji. Jak widzimy, nad zeskokiem jest spokojnie, na górze było rzeczywiście gorzej. W tej chwili powyżej 2 metrów. No już w tej chwili wiatr się chyba zaczyna zamykać w dozwolonym korytarzu i Denis Korniłow. Tak, no popatrzmy na próbę Rosjanina. Rosjanie po dwóch zawodnikach na razie na bezpiecznym 6. miejscu, a więc prawdopodobnie, jeżeli niczego nie zepsują, 2 ostatni Korniłow, Wasiliew będą w drugiej rundzie. Ale ta próba Korniłowa słaba. To jest około 110-metrowa zaledwie odległość. No więc mimo, że ten wiatr wydaje się uśredniony, pokazuje, że jest niewielki, bądź pod narty, w jego przypadku pod narty właśnie, bądź z tyłu skoczni, bo jednak jakieś problemy zawodnicy tutaj mają. Nie radzą sobie na progu. Tak. Narzekali też zawodnicy na tory, twierdzili, że trudno jest dobrą pozycję dojazdową ułożyć, to mniej więcej Maciek Kot mówi mi o tym także Dawid Kubacki, więc coś w tym musi być. Teraz bardzo ważny skok, przypominam, prowadzimy mając 264,6 punktu przed Austrią, Słowenią, Norwegią, Niemcami. Trzeci skok, do tej pory 2 były znakomite. Piotr Żyła 129,5, 133. Maciek Kot, ładne, szybkie przejście przez ten próg. No nie ma 120 metrów, ale lepiej zdecydowanie od rywali. Zobaczymy, jak sobie poradzą ci, którzy będą skakać następni, czyli Wataze, Chwala, Jakobsen, Freitag i Morgenstern. 118 metrów. Noty 17,5, 18,
za wiatry, który był z tyłu, ale minimalnie właściwie, tak jak mówiliśmy, tam na progu trafił w taki przesmyk, prześlizgnął się rzeczywiście dynamicznie. Zadowolony Łukasz Kruczek, 0,8 punktu będzie dodane za wiatr. No i zobaczymy, jak to się Piotrek Żyła podekscytowany, bowiem możemy dalej prowadzić, tylko czy po trzech skokach zobaczymy. Na razie łącznie Polacy mają 374,8 punktu i za chwilę Yuta Watase. Tak, reprezentant Japonii, 30-letni zawodnik, w tym sezonie słabo się spisujący, bo tylko 3 razy zdobywał punkty Pucharu Świata, plasując się w trzecich dziesiątkach. No, Japończykom wszystko zepsuł, tak można powiedzieć, poprzedni ich reprezentant Shohei Tochimoto. No i teraz Watase także specjalnie się nie popisał. Japończycy po skokach 3 zawodników daleko w klasyfikacji. Teraz 115,5 metra wynik Yuty Watase. Męczą się. Męczą się. Jestem, jak rozwiążą sprawę przygotowań? Muszą gdzieś na chwilę przecież do siebie pojechać, Puchary Świata w Japonii. Byli na ostatnim miejscu po 2 zawodnikach. Teraz na razie są na przedostatnim miejscu, za nimi tylko Finowie. A więc mało prawdopodobne, byśmy zobaczyli reprezentantów azjatyckiego kraju w drugiej rundzie. Jaka chwala. On był taką rewelacją otwarcia w ekipie słoweńskiej. Wicemistrz świata razem z Aleksandrem Zniszczołem z poprzedniego roku z Turcji. No i teraz dynamiczne dźwignięcie na progu, to robi rzeczywiście imponująco. 125 metrów, a więc tutaj Słoweńcy robią 118 metrów, przypominam, było Krzysztofa Miętusa. To są ważne teraz skoki i ważne punkty. Noty dobre po 18, 18,5. Będzie miał odjęte 0,5 punktu i łączna nota Słoweńców za nami, już trochę zmniejszyli, 9,1 punktu, ale ciągle prowadzimy. I teraz ciekawe, jak dalej Jakobsen, bo tu się zaczynają mocarze, Freitag, Morgenstern. Jakobsen może daleko skoczyć, chociaż mówi, że z tą skocznią musi się zaprzyjaźnić, nie leży mu na razie wielka krokiew. Drugi w turnieju 4 skoczni, jak pamiętamy, bohater pierwszej części niemieckiej, gdy wygrywał w Oberstdorfie i w Gapa. Potem walczył ze Slierencauerem, no ale skończyło się na 2 miejscu. Ale ostatnie tygodnie to bardzo dobra forma, choć w Wiśle rewelacji nie było. Anders Jakobsen. No i teraz jest powyżej 120, pobliże 130 metra, a więc trochę Norwegowie będą odrabiać. Choć pierwszych 2 zawodników się nie popisało zbytnio. Norwegowie na 4 miejscu po 2 grupach. Teraz 128 metrów Andersa Jakobsena. No zobaczymy, czy będą przed nami, czy też jeszcze Polska ciągle będzie na 1 miejscu. Trochę niespokojny ten lot, uciekała, jak widzimy, po lądowaniu lewa narta Jakobsena. Noty sędziowskie 17,5 od 3 arbitrów, 2 18. Norwegia będzie za Słowenią i za Polską. No mamy jeszcze zapas 11,7 punktu. A przed nami ta ostatnia seria, w której Kamil Stok będzie rywalizował z Bardalem, Freundem, Kraftem, a w tej chwili Freitag. Freitag, który w tym sezonie spisuje się dobrze. 2 Wiśle za Bardalem przed Beltą. No i zobaczymy. Oczywiście Severin Freund, zwycięzca 1 konkursu w Lillehammer, tegorocznego Pucharu Świata, jest w tej chwili gwiazdą i potwierdza to, że Niemcy są zgaszeni. Jakby nie mogli złapać rytmu, są przemęczeni. Obok nas jest stanowisko komentatorów niemieckich i właśnie mówili, że nie spodziewają się jakichś specjalnych tutaj rezultatów, chyba że Severin Freund, który z Wellingerem pojechał poćwiczyć, z Wernerem Schusterem spokojnie, nie było ich w Wiśle, wrócili. Zobaczymy zresztą w ostatniej serii, jak skoczy Severin Freund. 122,5 metra wynik Ryszarda Freitaga. No to nie jest rewelacja. Miał niezłe warunki, wiatr pod narty, prawie 0,5 metra na sekundę. Niemcy są na 4 pozycji, do nas tracą prawie 37 punktów. Duża przewaga Polski nad drużyną niemiecką, a to ostatni w 3 grupie, Thomas Morgenstern, reprezentant Austrii, kończący 3 grupę zawodników. No, słaby sezon Morgensterna, biorąc pod uwagę to, co prezentował w poprzednich latach, gdy wygrywał tak wiele. Ale niedawno został ojcem, być może to ma wpływ na jego
dyspozycję. No i teraz też przeciętny występ Tomasa Morgensterna na czerwonej linii oznaczającej punkt konstrukcyjny mniej więcej lądował, czyli w granicach 120 metra, nawet metra zabrakło. Zaczynał sezon dobrze, on Lillehammer był drugi, trzeci, wydawało się, że jest znowu w tej swojej stabilnej formie, może nie takiej jak w sezonie, w którym zaczął od 6 zwycięstw, fantastycznie się spisywał, zdobywając Puchar Świata w klasyfikacji generalnej, a później ten grudzień, chyba jednak zainteresowanie narodzinami Lili, to trochę powoduje, że w tej chwili skacze zdecydowanie słabiej. Tymczasem Krzysztof Miętus i Bartosz Heller. 8 dobrych skoków potrzebuje drużyna, by stanąć na podium. Krzysztof, dla Ciebie gratulacje, bo Ty ten dobry skok numer 3 dziś oddałeś. No tak, skok był w miarę dobry, może troszkę spóźniony, ale był w porządku. No tam trochę, znaczy nie miałem złych warunków, bo tam miałem bardzo mało tego plusa, no ale też nie pomógł, no, ale na razie wygląda dobrze wszystko. Wygląda wspaniale, a te warunki chyba się trochę zmieniły w stosunku do tych dwóch pierwszych grup. No chyba tak, no tam byłem na górze, coś tam widziałem, jakie te warunki są, ale też ciężko mi tak ocenić. Krzysztof, cały czas jest cudownie, zapytam na koniec, jakieś hasła bojowe dziś w waszym boksie padały, zdrać tajemnice szatni? Znaczy nie ma żadnych tajemnic, no po prostu wszystko robić normalnie. I tak robicie, gratulacje dla Ciebie, Krzysztof Miętus, Polska wciąż na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu rzeczywiście Polska prowadzi przed Słowenią o 9,1 punktu. Norwegowie odrobili sporo, 11,7, ale to dzięki znakomitemu skokowi Andersa Jakobsena. Później Austriacy 24,1. Pozostaje im Stefan Kraft, który miał być taką tajną bronią. Czy rzeczywiście się okaże, trudno powiedzieć. Tymczasem ostatnia dziesiątka pierwszej serii rozpoczyna Lauri Asikainen. Najlepszy z Finów, proszę Państwa, na 38 miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. To najlepiej świadczy o tym, jaki kryzys przeżywają fińskie skoki narciarskie. Sporo zabrakło do punktu konstrukcyjnego, nawet nie doleciał do 115 metra 23-letni mieszkaniec Kusamo. Najlepszy jego wynik w tym sezonie to 16 pozycje w Wiśle ostatnio, wcześniej w Engelbergu, no ale Finowie zajmują ostatnie miejsce, oczekiwali więcej, przez wiele lat osiągali więcej i nagle tak głęboki kryzys. Byli na ostatnim miejscu po skokach trzech zawodników Asikainen, zbytnio ich pozycji pewnie nie poprawi, raczej w drugiej rundzie skoczków z Finlandii nie będziemy oglądać. No i teraz troszeczkę na dole zaczyna wiatr rządzić. Będzie tłumił zawodników, którzy nie będą mieli odpowiedniej wysokości i prędkości przelotowej. Zobaczymy za chwilę, pewnie trzeba będzie skorygować, znowu sypie, a zatem każda przerwa to są zasypane tory i trzeba tymi dmuchawami czyścić tory. Zaczyna się trochę sytuacja taka jak przy pożegnaniu, jak Państwo pamiętają, Adama Małysza, no ale wtedy mieliśmy jeszcze silny wiatr i nie było możliwości rozegrania dobrego, pożegnalnego, przyjacielskiego konkursu. Trochę szkoda, ale z drugiej strony myślę, że i tak ci wszyscy, którzy przyjechali, żeby naszego wielkiego mistrza uhonorować swoją obecnością, to było piękne widowisko. Teraz chwilę poczekamy na skok Sebastiana Coloredo. Tak, warunki są dzisiaj nie tak trudne jak wczoraj oczywiście, bo nie ma tak mocnego wiatru, ale mocno teraz dosyć pada śnieg. Widzą Państwo fragment tej dmuchawy oczyszczającej tory, bo zasypuje dosyć szybko te tory najazdowe. No, a chodzi o to, żeby zawodnicy mieli w miarę równe warunki, żeby nie tępiło ich skoków, żeby nie mieli mniejszych prędkości na progu. Dlatego też tam przedstawiciele służb porządkowych, organizatorów starają się te tory oczyszczać. Ale ciągle trochę wieje. Tak jak się patrzy, proszę Państwa, na tę skocznię, to jest piękna zima. Jest piękna, piękna zima w Zakopanem. Ci, którzy będą tutaj przyjeżdżać pewnie na ferie, na narty w dalszej części stycznia, w lutym, będą mieli śniegu pod dostatkiem, bo go napada na pewno bardzo dużo. Nie wygląda na to, aby miała nadejść jakaś odwilż, także zima jest przepiękna. No tyle, że dla skoków potrzeba jeszcze, aby nie wiał zbyt silny wiatr. Ta wielka Krokiew powstała w 25 roku. I to jest w końcu historia polskiego narciarstwa. Tutaj gospodarze Mistrzostw Świata było Zakopane i właśnie Krokiew
29, 39, 62. Stanisław Marusarz, Antoni Łaciak. Pierwszy Puchar Świata odbył się w 80 roku i wtedy na średniej, tej obok, zapomnianej trochę skoczni, wygrał Stanisław Bobak, drugi Piotr Fijas, więc zaczęliśmy od zwycięstw, ale na następne zawody trzeba było czekać 10 lat i dopiero w 90 roku pojawił się fenomenalny Jens Weisslot, a taka premiera, w której uczestniczymy już ciągle jako Telewizja Polska, chociaż relacjonowaliśmy także i w 90 roku zawody, od 96 roku rozgrywane są konkursy Pucharu Świata rokrocznie, więc mamy przerwę i przenosimy się do Macieja Kurzajskiego. Atmosfera, szanowni państwo, panuje tutaj u podnóża Wielkiej Krokwi. Podobnie jest na trybunach. Oczywiście to jest atmosfera radości i nastrój wyczekiwania na czwartą grupę. I gdzieś tam pojawiają się takie opinie. Niech sobie wieje, niech pada ten deszcz, ale po zakończeniu czwartej grupy, po skoku Kamila Stocha, później można nawet przerwać ten konkurs i to można rozstrzygnąć w pierwszej serii. Tak, ale po stoku jeszcze muszą skończyć. No tak, zakończyć serię. Trzeba. Tak, oczywiście, żeby nas to urządzało, bo naprawdę niespodziankę zrobili na siebie. Liczyłem na podium, no ale pierwsze miejsce to jest Puchar Świata. To nie jest takie proste. Jednak nasi chłopcy skaczą rzeczywiście świetnie. Ludzie są dobrze zmotywowani, ta publiczność rzeczywiście im pomaga, nie deprymują się, zmotywowani świetnie, także dobrze to wygląda. A myślę, że Kamil Stok na końcu powinien odbyć bardzo dobry skok. Wracamy na Wielką Krokwę. Sebastian Coloredo, najlepszy z Włochów, zna dobrze skocznie w Predazzo, gdzie będą Mistrzostwa Świata niebawem w lutym. No teraz jakby zrezygnowany machnął ręką, a skok przecież był powyżej 120 metrów. 125,5 metra, zdecydowanie najlepiej wśród Włochów, ale on się wyróżnia, odstaje dość zdecydowanie. Jest mistrzem Włoch, być może dlatego najlepszy z czterech reprezentantów Italii, których tutaj oglądaliśmy. No i Włosi zaciskali kciuki za to, by dobrze skoczył, by mogli także po raz drugi się zaprezentować na Wielkiej Krokwi. Na razie Włosi na prowadzeniu. No a my oglądamy kolejnego najlepszego z Czechów w ostatnich dniach. W Wiśle 11 pozycja, ale dopiero 33 miejsce w łącznej klasyfikacji Pucharu Świata. Jan Matura. 32-letni zawodnik Dukli Liberec. Jeden wreszcie z Czechów skoczył drugi, tak, skoczył w miarę poprawnie, bo Chlaba też miał dobry skok. Jego rezultat ponad 125-metrowy, 125,5 metra, jak państwo widzą. Wiatr uśrednione, te wszystkie odczyty dają nam wynik pół metra na sekundę z dołu skoczni. Dość wysokie noty dla Jana Matury, 18, 18,5 punktu w większości. Ale zaczynają się sprzyjające warunki. Przed nami, proszę państwa, zakończenie pierwszej serii. Wasiliew, Stoch, Takeuchi, Prevc, Bardal, Freund, Kraft. To jest ten moment, kiedy będziemy wiedzieli po pierwszej serii, czy prowadzimy. To byłaby niespodzianka, chyba jeszcze nigdy w Pucharze Świata drużynowym rozgrywanych zawodach. Tych najważniejszych nie prowadził polski zespół. Najwyższa lokata to trzecie miejsce w Engelbergu w 2002 roku. To wtedy było wielkie wydarzenie. No ale zdążyliśmy już trochę zapomnieć, podobnie jak Wasiliew swoje pierwsze podium w 2001 roku. Później fantastyczny występ, prowadzenie po pierwszej serii na Igrzyskach Olimpijskich w Pradze Lato. I w ostatnich latach znowu drugie miejsca był na drugim miejscu Lillehammer w 2009 roku. Kusamo w tym roku ma piekielne odbicie, tylko nie zawsze równo potrafi oddać dwa skoki. Chociaż trzeba powiedzieć, że w tej chwili naprawdę jest w bardzo dobrej formie. Tak, Wasiliew jest w bardzo dobrej formie, potrafi skakać daleko. Jak rozmawiałem w Bischofshofen z trenerem Zubkowem, powiedział mi, że czasami za bardzo chce i to być może powoduje, że ta chęć osiągnięcia niesamowitego wyniku owocuje skokami słabszymi albo też owocuje słabym lądowaniem, za to często odbierają mu sędziowie punkty. Może machnąć sporo metrów. Tak, przepraszam. Za sporo metrów, a może ten kolokwializm, ale ma dobre warunki. Zobaczymy. Za chwilę ma wiatr pod narty prawie 0,8 metra. No,
to nie było to na pewno, na co liczył. I trener Zupkow również powyżej 120 metrów, 122,5. Wasiliew zdecydowanie za krótko. I koncentrujemy całą uwagę na Kamilu Stochu, przypominając sytuację. Zespół Polski prowadzi przed Słowenią, Norwegią, Austrią, Niemcami i teraz czwarta próba naszego lidera Kamila Stocha. W tym sezonie już dwa razy na podium, drugie miejsca. Jest więc forma, chociaż zaczęło się niespecjalnie od 30 miejsca, jak pamiętamy, w Lillehammer, ale pierwsze podium już było podczas zawodów w Engelbergu, ostatnie podczas zawodów w Innsbrucku. Czwarte miejsce, nasi tutaj podekscytowani, ale chodzi o to, żeby po tej pierwszej serii prowadzić. Na razie nie ma możliwości skakania, chociaż ten wiatr przede wszystkim najbardziej niepokojący jest na progu. Ta czerwona przestrzeń, która się tam rozciąga, to jest naprawdę silny wiatr w tej chwili wiejący na progu, który uniemożliwiałby szybkie przejście, dobre przejście przez próg. Kamil właśnie skacze w taki sposób, który pozwala mu osiągać dobre odległości, jak dobrze trafi na progu. Chodzi o pozycję dojazdową, chodzi o pozycję w locie. Potrafi bardzo ładnie, szybko przejść tę najważniejszą strefę, nakryć ciało na narty, a później się cieszyć tą wolnością, jaką daje zdobywanie metrów. No i popatrzmy, Kamil Stoch, ostatni w naszej drużynie. Czy będziemy ciągle cieszyć się z prowadzenia biało-czerwonych? Dobra prędkość na progu, spokojny lot w powietrzu do pięciu liczności. Będzie bardzo daleko! Brawo, to jest w okolicach rozmiaru skoczni, proszę Państwa. A więc znakomity występ Kamila Stocha. Tutaj cała trójka zachwycona, a my mamy 133 metry. Taki czyli sam wynik jak Maćka Kota. Jak Maćka Kota. 133 metry, czyli nasi dwaj najlepsi skoczkowie zrobili to, co do nich należy, tyle, że Kamil 19 będzie miał wprawdzie odjęte 9,8 punktu, trafił na dobre warunki, wiatr pod narty, ale trzeba umieć to wykorzystać. Nie wszyscy to potrafią, 57 punktów od sędziów, to jest ważne. Piękny, techniczny skok, elegancki w każdym calu i w tej chwili mamy łączną notę 505 punktów, 0,4. Prowadzimy nad rywalami, ale ile prowadzimy, to się wszystko rozegra za moment. Takeuchi, Prewc, Pardal, Freund, Kraft, to są nasi najbliżsi rywale. Japończyk Takeuchi. Japonia z małymi szansami, by przenieść swoje skoki do drugiej finałowej rundy. Choć teraz Takeuchi zaprezentował się w miarę przyzwoicie, powyżej punktu konstrukcyjnego. Jak Państwo widzą, 5 metrów, 125 metrów to wynik reprezentanta Japonii. No, ale Japończycy na razie po trzech zawodnikach, po trzech pierwszych grupach zajmowali przedostatnie miejsce. Tylko Finowie byli gorsi. Niezły ten skok technicznie, przyzwoita odległość, porządne noty sędziowskie, wiatr 0,4 metra na sekundę. W tym momencie jednak Japończycy są ciągle na przedostatnim miejscu, za nimi tylko Finowie, no więc wydaje się, że w drugiej rundzie i Finów, i Japończyków nie będzie. Peter Prewc. Wydawało się, że ta kariera potoczy się jeszcze lepiej, zwłaszcza po zajęciu na Igrzyskach Olimpijskich 7 miejsca w debiucie 17-latka, no ale to wszystko idzie powoli, ściąga go trochę niebezpiecznie w prawą stronę, 120 metrów. No, rzeczywiście bardzo niebezpiecznie to wyglądało, patrząc z naszego stanowiska. Niewiele brakowało, a lądowałby na bocznej bandzie. Może trochę się przestraszył tego wszystkiego. Pokazuje nam, zdaje się, że mocno tam kołysało nim w powietrzu i trochę znosiło na bok. Tylko 121 metrów, a więc Słowenia, która traciła do nas tylko 9,1 punktu. Teraz będzie miała dużo większą stratę. Ale teraz obserwowałem wiatr. Tutaj mam możliwość podglądu. Przez moment strzałka pogwiała, czerwona, mocno rzeczywiście zaznaczając kierunek i siłę tego wiatru. Były trudne warunki. Prowadzimy, proszę Państwa, nad Słowenią o 25,7 punktu, a więc zwiększyliśmy przewagę z 9 punktów. I teraz Bardal, zwycięzca z 2008 roku zawodów z Zakopanem, zwycięzca z Wisły, a więc lubi polskie skocznie, co zresztą podkreślał. I teraz czekamy na jego skok.
Norwegowie po skokach trzech zawodników tracili tylko 2 punkty do Słowenii. Zajmowali trzecie miejsce. Bardal ma zatem po nie najlepszej próbie przed momentem słoweńskiego skoczka Petera Prewca wyprowadzić swoją drużynę na drugie miejsce, bo nie sądzę, aby zdołał pokonać Kamila Stocha i Słoweńcy, by Norwegowie byliby lepsi od Polaków. Ale jak ta zabawa wciąga zespoły, tak, to teraz widać. Schodzi z belki Bardal. Na dole rzeczywiście są, proszę, jak szybko zmieniają się warunki. Ponadto cały czas trzeba czyścić tory. Nie ma możliwości w tej chwili w dobrych, porównywalnych warunkach oddania skoku tak pięknego, jak to zrobił Kamil Stoch. 133 metry. Przypomnijmy, Piotr Żyła dzisiaj zaczął 129,5. Później Maciej Kot 133 metry. Krzysztof Miętus 118 i Kamil Stoch 133 metry. Gdybyśmy jeszcze mieli Adama Małysza, pełnia szczęścia, to byśmy wszyscy pokładali się z radości, no ale Adam na rajdzie Dakaru, tymczasem jest Anders Bardal. Może być daleko? Nie! Słabo! Nie, słabo! Norwegowie stracą, sporo stracą. Na pewno nie powinni przejść Słoweńcy, chociaż na pewno poczekajmy spokojnie na to, ile będzie miał odjęte za wiatr. Minus 4,4 punktu, więc tutaj sytuacja robi się dla nas coraz ciekawsza. Polacy 505 punktów, Słoweńcy 25,7 punktu mniej i ile mniej w tej chwili Norwegowie. Ten skok 117,5 metra to nie był skok na miarę zwycięzcy z Wisły i byłego zwycięzcy z Zakopanego. Tracą 38,7 punktu, 20 metrów to jest duża przewaga, biorąc pod uwagę oczywiście tylko czysty przelicznik punktowy. Severin Freund. No, Niemcy nie spisują się dziś rewelacyjnie. Po skokach trzech zawodników dopiero na 5. miejscu do nas tracili 36 punktów. Severin Freund, nieudany dla niego konkurs turnieju czterech skoczni, szczególnie Bischofshofen, gdzie przegrał ze Stefanem Kulą. Powraca do rywalizacji po krótkiej przerwie i powraca w takim, powiedziałbym, przeciętnym stylu. Sam chyba tym gestem, tą mimiką pokazał nam, że nie jest zadowolony z tej próby, bo to jest 125-metrowa mniej więcej, dokładnie 125-metrowa odległość, a więc Niemcy dzisiaj poniżej tego, co prezentowali na początku sezonu w Kusamo, gdy wygrywali rywalizację drużynową. My wtedy byliśmy na 11. miejscu, sytuacja Niemcy się odwraca. Wygrali. No właśnie, teraz my jesteśmy tak na prowadzeniu. Tak źle dla Niemców nie jest oczywiście, ale będą na 4. pozycji. A i więc 50, a, Marek 6. 20 punktów, prawie więcej. Kamil zwiększył przewagę nad Niemcami po jego rywalizacji z Severinem Freundem. Zatem jeszcze Austriacy, Stefan Kraft. W razie indywidualnie, gdyby patrzeć na osiągnięte rezultaty, Maciej Kot, Kamil Stoch i Anders Jakobsen, pierwsza trójka. Nic nie mielibyśmy przeciwko, żeby jutro się tak to wszystko ładnie ułożyło. Konkurs indywidualny, ale trzeba poczekać i też nie za bardzo rozniecać emocje, nadzieje, bo to jest zupełnie co innego. Mimo że tu każdy z nich przecież chce skoczyć jak najdalej. Kraft rewelacyjnie skakał w pucharze kontynentalnym, wygrywał jak chciał, z ogromną przewagą. No i momentalnie Pointner sięgnął po niego, ale wie co robi, potrafi prowadzić młodych zawodników, 19-latek ze Szwarcach. No i zobaczymy. Wprawdzie miało być zdecydowanie lepiej. Bischofshofen był trzeci, Wisbruck 23, Wiśle 28, a przecież skoczył rekord skoczni. Tu nic nigdy się nie musi potwierdzać, powtarzać i ten skok to pokazuje niecałe chyba 120 metrów, albo w granicach 120, niecałe 117 metrów i mamy w pewien sposób sensację. Austria daleko, Polska prowadzi, Austria, tak mi się wydaje. Słoweńcy za nami, Norwegowie. Wydaje mi się, że tutaj spora strata Austriaków w tym skoku. 133 metry Kamila Stocha, 117 Stefana Krafta, ale Kamil jest 3-krotnym zwycięzcą Pucharów Świata, więc to nie powinno dziwić.
Austriacy na miejscu czwartym wyprzedzają Niemców. Sytuacja wygląda następująco. Polska prowadzi 25,7 punktu. Norwegia na przed Słowenią. Norwegia 38,7 punktu traci. Austria 47,9. Niemcy aż 56,1. Jest pięknie. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby tak zostało po drugiej serii. Witamy Państwa i z radością przekazujemy tę najistotniejszą informację sportową dnia. Polska prowadzi 505 punktów, na drugim miejscu Słoweńcy 25,7 punktu straty, Norwegowie 38,7, Austriacy na czwartym miejscu 47,9, Niemcy 56,1 punktu. Dwa najdłuższe, najwyżej ocenione skoki. Był liderem indywidualnym byłby Maciej Kot. 133 metry, 137 punktów i Kamil Stoch 133 metry, 130 punktów. Więc wszystko zaczęło się rewelacyjnie. Tak, no i rozpoczynamy drugą rundę. Jak Państwo wiedzą, 8 drużyn w tej finałowej rundzie. Odpadli Finowie, odpadli Japończycy, rozpoczynają Włosi. Konkretnie Roberto de la Sega, który w pierwszym skoku miał 117,5 metra. W dalszym ciągu przez pierwsza grupa skakała z 12 belki startowej. Druga także seria rozpoczyna się dla pierwszej grupy z 12 belki startowej. Tym razem także 117,5 metra, więc dwa, jeśli chodzi o odległość, takie same skoki. O tyle, że zdecydowanie za bliskie, aby Włosi mogli liczyć się w klasyfikacji w walce o czołowe miejsca, ale dla nich myślę sukcesem jest to, że do drugiej rundy się zakwalifikowali. Jakub Janda, druga seria, w której będzie musiał się poprawić, jak przystało na weterana, w pewien sposób lidera tej drużyny. Zaczął słabo, 109 metrów, Kołdelka niewiele lepiej, 115,5, później Chlawa 120, Matura 125,5 i zobaczymy, jak Jakub, który przecież ten skocznie zna jak własną kieszeń, lata całe spędzone, poprawił się 120 metrów, mniej więcej tak mi się wydaje, a więc dalej w tym drugim skoku, mimo że na progu był wolniejszy prawie o kilometr. Noty już się wyświetliły, 18,5, zatem troszeczkę poprawi nastrój, ale pozycję będzie ciężko poprawić, bo strata Czechów jest gigantyczna, zatem będą starali się 120,5 metra Jakuba Jandy. Tak, oni mogą w zasadzie wyprzedzić tylko Rosjan, którzy po pierwszej serii rywalizacji mają nad nimi nieco ponad 8 punktów przewagi. Już kolejne zespoły, to jest ogromna różnica. No ale Janda może być zadowolony z tego drugiego skoku, bo udało mu się o pół punktu przekroczyć punkt konstrukcyjny. Czesi oczywiście w tym momencie na prowadzeniu. A my popatrzmy na pierwszego z Rosjan, Aleksiej Romaszow. W pierwszej serii uzyskał 115 metrów. To był 8 wynik pierwszej grupy, w której startowało oczywiście 10 skoczków. W pierwszej serii tę pierwszą grupę wygrał Rune Welta, który miał 132,5 metra przed Piotrem Żyłą, który przypomnijmy skoczył 129. Aleksiej Romasz. Warunki w tej chwili znakomite. Nie wykorzystał tego Romaszow. Być może brak doświadczenia w końcu jest nową postacią Pucharze świata, ale i tak Rosjanie w ostatnim czasie zrobili postęp. Wiadomo, że mobilizacja tak jest ogromna. Igrzyska olimpijskie, właściwie niewiele ponad rok nam zostało do Igrzysk Olimpijskich w Soczi 2014 roku. Widzieliśmy niedawno obiekty, które zbudowano, imponujące. Właściwie mobilizacja jest wszystkich. Spodziewają się, że będzie to dobry wizerunek Krymu właściwie, bardziej niż całej Rosji. Ale później przecież przypomnę, Rosja ma także Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2018 roku. I już się przenosimy do skakania. Piotr Żyła, 129 metrów, dobre noty, 55,5 punktu miał. I teraz trzeba to powtórzyć, trafić na progu. Strzelił i patrzymy. Jest odległość, a więc zrobił to, co do niego należało. Jeszcze teraz pochylona głowa w bok, jakby cień zwątpienia, czy dobrze trafił. Dobrze trafił, pół metra bliżej, aniżeli w pierwszym skoku, 128,5 punktu. Pół metra. Tak, no to metra. Jest
Świetny skok, dwa świetne skoki Piotrka. No, być może od Wisły będzie zdecydowany progres w jego skakaniu, bo początek sezonu miał fatalny. Przecież pierwsze punkty zaczął zdobywać dopiero niedawno. No, a w Wiśle najlepszy w karierze w ogóle wynik. Tutaj dwa bardzo równe skoki. Polska ciągle na prowadzeniu i myślimy, że po pierwszej grupie będzie tak zdecydowanie dobrze. Polska prowadzi. Jurij Tepes, 127,5 metra w pierwszym skoku. To był dobry wynik, bo Słoweniec był w tej pierwszej grupie klasyfikowany na trzecim miejscu, ale wiemy, że on potrafi skakać bardzo dobrze, ale też słabo. To dotyczy wielu skoczków młodych, bo jest jeszcze młodym skoczkiem Jurij Tepes. No, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała druga próba Słoweńca. Słoweńcy, przypomnijmy, po pierwszej serii na drugiej pozycji za Polakami. Jurij Tepes jest powyżej punktu konstrukcyjnego, ale chyba nieco poniżej 125 metrów, a zatem drugi skok Słoweńca nieco słabszy. Słabszy, ale w miarę regularny. Nie było ewidentnego zawalenia skoku, co w rywalizacji drużynowej jest dokuczliwością ogromną i często pozbawiającą szans. No mieliśmy, pamiętam, Mistrzostwa Świata w Sapporo, Igrzyska Turyńskie, kiedy mogliśmy być znacznie wyżej, ale ponieważ dzisiaj ten zawodnik świetnie spisuje się jako trener młodzieżowych grup w naszych skokach, nie będę przypominał, nieważne, ci pamiętają, w każdym razie to się zdarza wszystkim. Największe ekipy notowały wpadki, tylko inni potrafili ratować. Pamiętam Mistrzostwa Świata w Ramsau, gdzie Hanawalt się przewrócił, a później w drugim skoku walnął taką odległość, że namnożył tych punktów niemal. Runevelta, zobaczymy w tej chwili, jak skoczy. Najlepiej w pierwszej serii z wszystkich. Trzeci rezultat punktowy miał po dwójce Polaków, po Macieju Kocie i Kamilu Stochu. A więc dobrze trafił z tym, że jest w formie. Teraz tylko 120, może 1 metrów. Zobaczymy, ten pierwszy skok był 132,5 tuż za Polakami. Wydaje mi się, że nie wykorzystał warunków, chociaż na chwilę, jakby wszystko zgasło, będzie miał odjęte minus 1, 0,8 punktów. No i dokładnie tak jak powiedziałem, 121 metrów tuż za czerwoną linią wylądował Norweg. A zatem nie było dwóch dobrych skoków i Stockel ma na pewno gdzieś wewnętrzne przekonanie, że może trzeba było jeszcze bardziej szukać. No ale czego szukać, jak on był trzeci w Wiśle? No więc o to chodzi. O to chodzi. Prezentował się bardzo dobrze w Wiśle. Popatrzmy teraz na Andreasa Wanka. No, w drużynie niemieckiej czterech zawodników najdłuższa odległość Richarda Freitaga w pierwszej rundzie. Severina Freunda 125 metrów. Wank miał 120,5 metra. To jeśli chodzi o odległość, był najgorszy skok wśród Niemców w pierwszej serii. Teraz odrobinę może lepiej, nieco za czerwoną linię oznaczającą punkt konstrukcyjny. Dwa bardzo podobne skoki Andreasa Wanka. Pół metra dalej ląduje tym razem w porównaniu do pierwszej kolejki. Ale to nie są jakieś rewelacyjne odległości w porównaniu do skoku Piotrka Żyły. 128,5 metra to jest na razie zdecydowanie najlepszy rezultat pierwszej grupy w drugiej finałowej serii. Szuster, który uchodzi za znakomitego kreatora talentów młodych skoczków, w zeszłym sezonie mówił, on już dojrzewa, będzie bardzo blisko. Bank czekał na ten sezon, który miał być zmieniającym jego sezonem, a tymczasem Bellinger go przykrył, przyćmił i nagle wszyscy mówią o tym młodszym zawodniku, a teraz czekamy na najbardziej utytułowanego obok Morgensterna zawodnika w drużynowej rywalizacji Wolfganga Loitzla. W pierwszej próbie skoczył 126 metrów, ale wszyscy Austriacy średnio, najdalej 128, Kofler. No i teraz też nie jest to skok byłego mistrza świata, także indywidualnie z Liberca, który by nas porwał, chociaż skacze nadal bardzo elegancko, z dużą gracją, klasą. W pierwszym skoku miał oceny po 19 punktów, teraz niżej ten skok na odległość bliższą 123,5 metra ocenili sędziowie po 18, 18,5 punktów. A zatem Austriacy tutaj nie powojowali. Piotr Żyła zdecydowanie dalej i nad Słowenią mamy 28,9 punktów przewagi, nad Norwegią 45,4. A tymczasem Bartosz Heller jest Piotrem Żyłą. Posłuchajmy.
No właśnie, Piotrze, Polska objęła prowadzenie po swoim pierwszym skoku. Minęło 70 minut, oddałeś drugi skok i Polska wciąż na prowadzeniu. Brawo, brawo, brawo. Stoimy w miejscu dla liderów dzisiejszego konkursu drużynowego. No na pewno jestem zadowolony z tych metrów i z tego miejsca. No ten skok trochę, jakby to powiedzieć, tak trochę tam zepsułem, ale ogólnie w zasadzie ogólnie poleciało w miarę dobrze. No wiadomo, można było trochę lepiej, ale jestem zadowolony w sumie, bo takie dwa równe skoki i w sumie forma dosyć dobrze, no i Polska na pierwszym miejscu po pierwszej serii i oby tak zostało. No właśnie, Piotrze, zdraź nam trochę tajemnicę tam, jakie rozmowy między wami teraz są toczone, jakie słowa padają w waszej drużynie. Nie ma. Nie ma czasu na to specjalnie. Właśnie, no, każdy wie, co ma robić i każdy robi to jak najlepiej umie. No i po prostu trzeba się bawić tym i skakać jak najdalej. No to jeszcze jedno pytanie, powiedz szczerze, teraz w oczekiwaniu na trzy kolejne skoki twoich kolegów się będziesz bardziej denerwował niż przed swoim skokiem? No na pewno dużo bardziej jak przed swoim. Przed swoim się nie stresowałem tak strasznie, a tu no to jednak trochę stresu więcej jest, no ale poradzę sobie. Oczywiście, tyle Piotr Żyła, dziękuję pięknie, który dziś już swoją robotę znakomicie wykonał. Powracamy zatem do skoków. Druga grupa, rozpoczynają Andrea Morassi, reprezentant Włoch, w pierwszej kolejce 114,5 metra. Teraz nieco bliżej chyba, nieco tylko ponad 110 metrów uzyskał. I spokojny był jego lot, choć wydaje się, że jakichś mocniejszych podmuchów wiatru nie miał. 0,2 metra na sekundę pod narty. Lądował pół metra bliżej niż w pierwszej serii, a zatem dwa bardzo podobne, tyle że niezbyt długie skoki Andrea Morassiego. Ale De La Sega, Morass, Resadola zdecydowanie i to ponad 10 metrów ustępowali Sebastianowi Coloredo, więc nie ma partnerów, nie ma do tego, żeby stworzyć team, a mimo to są Włosi w ósemce, warto zauważyć. To co świadczyć o tym, co się stało z Finami Japończykami przede wszystkim. Tak jest. A teraz Roman Kołdelka. Miał świetne dni w skokach, łącznie z miejscami na podium. Jakiś piękny konkurs w Willingen, pamiętam, kiedy rzeczywiście fruwał sobie z łatwością, ale ten nowy kombinezon chyba pozbawił niewysokiego, korpulentnego skoczka pewnych szans i widać, że sobie nie radzi ten skok. Wyraźnie zepsuty, 105 metrów, a pierwsza próba też nie była dobra, 115,5, a zatem... Czesi stracą miejsce, jakie zajmowali po pierwszej rundzie. Byli na szóstej pozycji, już po skoku pierwszego swojego zawodnika Jakuba Jandy stracili, a teraz po skoku Kołdelki może być jeszcze gorzej. W razie do nas stracą bardzo dużo. No i czekamy na kolejnego zawodnika. Wydaje się, że trochę poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o wiatr. On teraz raczej z dołu skoczni, ale z prędkością taką, która pozwala na to, by Miran Tepes zapalał zielone światełko kolejnemu zawodnikowi. Irea Ilia Rosliakow, Rosjanin w pierwszej serii, miał siódmy wynik tej grupy, uzyskał 117 metrów. Dobra prędkość na progu, ponad 91 km na godzinę i dobry skok. Bardzo dobra ta druga próba Rosliakowa. To jest kilka metrów dalej, bo przecież w pierwszej serii, jak mówiłem, nie doskoczył do punktu konstrukcyjnego, a teraz przekroczył go o 6 metrów, a więc druga seria o 9 metrów lepsza Ilii Rosliakowa niż pierwszy jego skok. I najdłuższy skok w tym konkursie Rosjan, 122,5 metra miał Dmitri Wasiliew w pierwszej próbie, a zatem zaczynają się trochę odbijać. A za chwilę Maciej Kot. Najlepszy indywidualnie skok pierwszej serii. 133 metry, najwyżej oceniony. 137 punktów, prawie 7 punktów przewagi nad Kamilem Stochem miałby w indywidualnym konkursie, ale dwaj nasi zawodnicy pierwsi będą jeszcze obydwaj. Teraz czekamy na drugi dobry skok Macieja Kota. Wysokie lokaty w pierwszej dziesiątce. Piąte miejsce w Pucharze Świata, to już świadczy o potencjale. Tymczasem 125,6 metrów, mogło być dalej.
Tak, popatrzmy na warunki. No dobre miał warunki, nawet lepsze niż podczas pierwszego skoku. 27. Ponad metr na sekundę, no ale nie zepsuł tego skoku. To może nie rewelacja, ale trzeba, żeby teraz skakać daleko, równo wszyscy nasi zawodnicy, żeby żaden nie zepsuł swojej próby. Spóźnił chyba tę próbę, sam zresztą nam to powie. Stracił, mając dobry ponad metr wiatr pod narty, aż 12 punktów. A zatem nawet przy tej dobrej odległości 127 trochę punktów stracimy. Ale zadowolony Łukasz Kruczek, bo ważne jest to, o czym Państwo doskonale wiedzą, to co, o czym my także mówimy, co podkreślamy, żeby wszyscy wykonali po dwa dobre albo bardzo dobre skoki, żeby nie było fatalnego, choćby jednego. Ale Maciek staje się takim prawdziwym zawodowcem. Inny kombinezon podczas treningowych skoków, inny później, mobilizacja inna, potrafi się rzeczywiście sprężyć. Robert Kraniec. Tak, Robert Kraniec w pierwszej serii 126,5 metra. No Słoweńcy skakali w miarę równo, daleko, dzięki temu są za Polakami i teraz Słoweniec też robi swoje. No mistrz świata w lotach narciarskich aktualny z poprzedniego sezonu. Zaczynał nowy sezon dosyć słabo, ale ostatnie tygodnie już wyraźnie lepszy. 126,5 metra. Dwa razy taka sama odległość. Nieco mniej punktów będzie miał odjętych. Trochę odrobią Słoweńcy. Ale tracili 6,9 punktów. Tak, ale trochę. Trochę odrobią. Mamy jeszcze później trzech. Odrobili 1,6 punktu, bo teraz tracą 24,1 punktu po skokach dwóch zawodników obu reprezentacji. Nasi w miejscu przeznaczonym dla lidera konkursu drużynowego. Wygląda to, Włodek, rewelacyjnie. Pięknie. No, zaczekaliśmy się tego momentu. Tak. No ale pamiętajmy, to jest ważny moment, bo to jest sezon Mistrzostw Świata i sezon przedolimpijski. To jest coś, co, jeżeli byłby dobry wynik, oddziaływałoby także na rywali. Zresztą dawniej mówiliśmy Tom Hilde przed państwem, że trzeba by klonować Adama, żeby uzyskać czterech dobrych skoczków, a mamy tak. Naprawdę mamy Adama, dobry team. Mamy dobrą drużynę, a to wygląda w tym momencie. Tom Hilde w pierwszej serii tylko 119,5 metra skoczył reprezentant Norwegii. Teraz też będzie słabiuteńko. No fatalnie, jakiś błąd na progu popełnił. Nie sądzę, aby wiatr nagle go jakoś tam do tej skoczni przydusił. Ale mogło być, bo patrzymy w tej chwili na podgląd wiatru. Wielka czerwona strzałka pod narty. Musiał dostać potężny podmuch. Nie przeleciał, zaraz popatrzmy. Nie przeleciał mocno. Już tu. Tutaj, tak. Czyli ten najważniejszy moment teraz musiał. Ależ oni są fantastyczni w tym locie. Kiedy ratują się przed upadkiem. Co za zdolność. W powietrzu proszę zwrócić uwagę, jak fantastycznie rękoma potrafi wyprowadzić się z zagrożonej pozycji i koordynacyjnie doprowadzić do lądowania. 90 metrów, to już przekreśla szansę Norwegów. Stekl oczywiście nie może być zadowolony. W takiej formie są Norwegowie, co pokazali w Wiśle. Pokazali od rozpoczęcia turnieju czterech skoczni. I tutaj taki kłopot. Andras Wellinger. Tak, no reprezentant Niemiec, który w pierwszej serii miał zaledwie 121-metrowy wynik. Ja myślę, że dla niego ten ponadzwyczajne tempo maratonu skoku w tym sezonie jest zbyt wyczerpujące. Chociaż teraz trochę odpoczął, no ale musiał wrócić do szkoły, by nadrobić zaległości. Skacze bardzo podobnie jak w pierwszej rundzie Andras Wellinger. Miał 121 metrów, teraz też w okolicach punktu konstrukcyjnego wylądował młody 17-letni reprezentant Niemiec. Pół metra bliżej. Ale też trzeba teraz inaczej spojrzeć na skok Maćka Kota. Najdłuższy w tej kolejce. Chyba Rosliakow miał... Nie miał lepszego. Nie miał lepszego, ale zbliżony. Czyli 127. Mimo, że ten wiatr wydawał się z tyłu bardzo mocny, to niekoniecznie z przodu bardzo mocny. To jak widać nie poradził sobie z tym Hilde, a zdecydowanie lepszy był technicznie i precyzyjniejszy skok Polaka. Niemcy wyprzedzili Norwegów. Norwegowie po fatalnym skoku Toma Hilde spadają na czwarte miejsce. 128 metrów najdalej ze średnio spisujących się Austriaków Andras Kofler. No i zobaczymy, jak zawodnik Bergizel sobie poradzi teraz w tej próbie. Musi daleko skoczyć. To są ważne. Oj, jest. Piękny, na pewno najdłuższy skok na razie drugiej serii. Wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata, wiecznie drugi Andy. Tym razem sobie pięknie pofrunął 129,5 metra. A minus 11,8, przypomnę, ponad 12 odjętych punktów
było u Macieja Kota, więc trafiają i ci mocni poradzą sobie z wiatrem. Nie udało się to Tomowi Hilde. Ale Austriacy przesuwają się na trzecie miejsce, a zatem po drugiej grupie, proszę Państwa, za chwilę pewnie to zobaczymy na ekranach. Polska ma większą przewagę niż miała po pierwszej grupie. 24 punkty nad Słowenią, trzecia Austria, czwarta drużyna niemiecka. Na piątym miejscu dopiero Norwegowie, a my ponownie przenosimy się do Bartosza Hellera. No właśnie, a w tym miejscu, gdzie są liderzy aktualni konkursu już dwóch Polaków, bo jest z nami Maciej Kot. Maćku, trochę bliżej niż tej pierwszej serii, ale to chyba w tym momencie nie ma dużego znaczenia. Ważne jest to dobro drużyny. Polska wciąż na pierwszym miejscu. Dokładnie, tutaj teraz najważniejszy jest ten wynik, żeby trzymać to pierwsze miejsce. I ten skok nie był zły, on był podobny do tego pierwszego, jednak teraz warunki troszkę się pogorszyły i dużo punktów mi odjęto za wiatr, ale ten wiatr był na samym dole, a nad Bulą troszkę mnie tam rozchwiało i tam po prostu straciłem trochę tych metrów. Ale tak mówię, skok nie był zły i w sumie wynik też nie zły, bo jak na razie nie wszyscy mnie przeskakują. Oczywiście, Piotrze, jak ty przeżyłeś skoki Maćka? Ojej, stresowałem się bardzo. Jak wleciał trochę mu narty tam, ale widziałem dobre skoki. No, pewny zawodnik pokoju ze mną mieszka, także spoko. Ja rozumiem, Maciej, że ty teraz, podobnie jak Piotr, patrząc na twój skok, będzie się dużo bardziej denerwował niż przed swoją próbą. Ja wiem. Jesteś spokojny? Jestem spokojny. Jesteśmy dobrze przygotowani, o tym wiem. Po prostu musimy być pewni, że tylko warunki nam nie przeszkodzą. A więc spokojni Maciej Kot i Piotr Żyła czekają na dwa ostatnie skoki, a Polska wciąż na prowadzeniu. Davide Bresadola, trzeci w drużynie włoskiej w pierwszej serii, miał słaby wynik, tylko 103,5 metra. Najgorszy z czterech reprezentantów Italii. Teraz zdaje się, jest bardzo podobnie. Króciutko, szybko wylądował Davide Bresadola. No, Włosi prawdopodobnie zakończą rywalizację na ósmym miejscu. Dla nich sukcesem było to, że wyprzedzili Finów i Japończyków, że zdołali zakwalifikować się do drugiej rundy. 2,5 metra dalej lądował tym razem dla Davide Bresadola, ale nie udało się osiągnąć 100 metrów. Dosyć rozpaczliwy był ten skok i dramatyczne lądowanie Włocha uratował się jednak przed upadkiem. Proszę Państwa, małe resume, bo być może teraz docierają Państwo do domu, a wieści są sensacyjne. Trzecia grupa drugiej serii, Krzysztof Miętus będzie niebawem skakał. Dwaj już skakali, Piotr Żyła 128,5, w pierwszej serii 129. Maciej Kot, który pierwszy miał najlepszy skok wszystkich, 133 metry, teraz 127. W drugiej serii prowadzimy 24,1 punktu nad Słowenią. Skacze Łukasz Klawa, 42,5 punktu tracą mistrzowie olimpijscy wielokrotni, wielokrotni mistrzowie świata Austriacy i później Niemcy, 72,7 punktu, a zatem sensacja wisi nad Wielką Krokwią. Sensacja dla nas, jakże miła niespodzianka, gdyby to wszystko się do końca utrzymało. Ściskajmy, proszę Państwa, więc kciuki, pomagajmy naszym skoczkom, którzy no, na razie spisują się nadzwyczajnie rewelacyjnie. Łukasz Klawa 120 metrów, wynik reprezentanta Czech, trochę bliżej niż w pierwszej serii, w której miał najlepszy wynik ze skoczków czeskich, 126 metrów. Za chwilę Denis Korniłow, później Krzysztof Miętus, Jaka Chwala, Anders Jakobsen, Richard Freitag, Thomas Morgenstern. Rywale muszą odrabiać straty, muszą. Ta ostatnia grupa, w której jest Kamil Stoch, niewiele im wróży, że będą mogli tam coś uskrobać punktów. Bardal, Freund, Kraft. Zatem trzeba się naprawdę teraz mocno starać. Korniłow przed granicą albo na linii 120 metrów. Lepiej niż w pierwszej serii, kiedy miał 109,5, nie, pomyliłem się, przepraszam, 115 metrów. No ale poziom ekscytacji zaczyna w nas już też troszeczkę przekraczać granice, tak. Nie, spokojnie, jesteśmy w Włodek, czekamy na tak, ale, kolejne skoki. Ale czekaliśmy na to też długich kilkanaście lat, żeby obejrzeć coś takiego. Właściwie spokojnie, rzeczywiście, jeszcze są dwa skoki ważne za chwilę. Krzysztof Miętus, na którym będzie spoczywać duża presja. On wie, że do tej czwórki został, do trójki pozostałych dołączony. No taki drobny kredyt zaufania. Regularnie. Tak, to kredyt zaufania bezsporny. Ale teraz młody chłopak, który wielokrotnie już pokazywał się z dobrej strony,
ale proszę zwrócić uwagę po prawej stronie, jakie są podmuchy wiatru. Podmuchy. Nieregularnie wiejący wiatr, co zresztą widać na wykresach wiatru. To jest kłopot, z którym nie poradził sobie znakomity przecież skoczek Tom Hilde. Wielu skoczków ze ścisłej czołówki światowej nie radziło sobie z tymi bardzo zmiennymi warunkami, także Wiśle, jak pamiętasz, bo tam były sensacyjne rozstrzygnięcia, odległe miejsca czołowych zawodników. No ale popatrzmy, Krzysztof Miętus, który lubi raczej wiatr pod narty, w pierwszej serii miał niekorzystne warunki, teraz mocno wieje gdzieś tam w okolicach progu. Na razie jest żółte światełko. No nie ma teraz szans na skakanie, wiatr jest na progu, nie dość, że zmienny, to wiejący, tego nie widać. Bardzo mocno, bo właśnie teraz się pojawiają dopiero te czerwone strzałki. Bok, zatem kwestia odbicia, dojazdu, kiedy wiatr trochę zawodnika spycha, dezorientuje. Łukasz Kruczek decyduje się na to, że Krzysztof Miętus ma rozpocząć ważny dla nas trzeci skok drugiej serii. Jest blisko. No niestety. Bardzo blisko. Ale biało, biało, z boku, same czerwone w tej chwili, patrzę, strzałki. W bardzo trudnych warunkach jest tylko 108 metrów. To będzie spora strata, zobaczymy. Za nami będą za chwilę Słoweńcy, jaka chwala, Anders Jakobsen, ile mają straty. Norwegowie bardzo dużo. Zdenerwowany Łukasz Kruczek, tutaj przejęty Piotr Żyła. Nota 82,8, mamy 824,9. Zachowujemy to pierwsze miejsce, ale teraz rozpoczyna się atak rywali. Tak, jaka chwala, reprezentant Słowenii, także objawienie tego sezonu. Chłopak, który w kilku konkursach pokazał się ze znakomitej strony. W pierwszej rundzie uzyskał lepszy wynik od Krzysztofa Miętusa. Polak w pierwszej serii 118, on 8 metrów dalej. Był w ogóle zwycięzcą tej grupy, trzeciej grupy zawodników w pierwszej rundzie. Jaka chwala za tym. Słoweńcy tracili do nas ponad 25 punktów. On pewnie teraz trochę odrobi, zobaczymy ile. Dobre warunki. Na progu, dobre ma warunki, wiatr pod narty, wykorzysta to. No wykorzystał. Nie wiem, czy do końca, bo to jest rezultat zbliżony, a może nawet słabszy od tego, jaki uzyskał w pierwszej rundzie. Przypomnę, 126 metrów. Dokładnie. Teraz taka sama odległość, ale Słoweńcy chyba jednak nas wyprzedzą, bo jednak wynik Krzysztofa Miętusa 108 metrów, a więc to jest 18 metrów różnicy. 1,8 punktu za każdy metr. No to muszą Słoweńcy być przed nami. Mieli stratę 24,1, a tu dostaną prawie 36 punktów. Zatem na pewno obejmą prowadzenie i zależy ile, czy będzie szansa odrabiania 17,7 punktu. Jeden, niestety, jeden słabszy skok. Tak, no mówiliśmy o tym, że to są dwie sztafety, a zatem potrzeba 8 równych, dobrych i bardzo dobrych skoków. Ale nie wszystko, proszę Państwa, jeszcze się skończyło. Będzie ostatnia grupa, sytuacja może jeszcze się zmienić. Zobaczymy, na razie jesteśmy na drugim miejscu za Słowenią. Norwegowie, teraz Jakobsen. Pierwszy skok nie był najbardziej udany, 128 metrów, ale warunki świetne. Jeszcze na dole potężny wiatr, ściąga go, nie wykorzysta, nie dał rady Jakobsen. Mówi, że kręciło. Tak, a więc po Hilde kolejny wielki skoczek norweski nie radzi sobie z tymi warunkami. To 13,5 metra tylko, no, a było, ale 128. Miał warunki nieporównywalnie gorsze od chwali. Tak, no taka jest sytuacja, gdy zawodnik leci ponad 100 metrów. Jest tych 7 punktów pomiaru wzdłuż całej skoczni, wzdłuż jego przelotu. Tyle, że no, ten wiatr wieje bardzo różnie w różnych fragmentach skoczni. My dostajemy potem odczyt ten uśredniony, który no, nie do końca odpowiada temu wszystkiemu, co się w locie zawodnika dzieje, bo tam wystarczy przez moment chwila podmuchu bocznego wiatru, czy z tyłu skoczni dusi, albo zawodnika przyciąga do zeskoku. Freitag. Ryszard Freitag. Pierwsza próba 122,5 metra. No, Niemcy tak przeciętnie tutaj skaczą, choć pomału ciułają te punkty, tak można powiedzieć. Nieco powyżej 120 metrów, od pół metra do 5 metrów powyżej tej granicy punktu K, ale to nie są dobre skoki. No teraz nieco lepiej Freitag, ale ich strata jest ogromna.
tak trochę tworząc klimat emocji, chciałbym przypomnieć, że Kamil Stoch w swoim pierwszym skoku 133 metry skoczył od Petera Prewca 12 dalej 12 metrów. To też oczywiście 12 metrów, a tu mamy 17,7 punktu. To jest 10 metrów. Na razie Richard Freitag poprawił się w stosunku do pierwszej odległości o pół metra. Niemcy są na trzecim miejscu, no ale do nas mają gigantyczną stratę ponad 40 punktów. A tę trzecią, przedostatnią grupę kończy Thomas Morgenstern. No pierwsza próba Austriaka także bardzo przeciętna. Tak wybitny skoczek jak on, gdzie nie poradził sobie także w Wiśle, zajął bardzo dalekie miejsce. Tutaj skoczył w pierwszej kolejce tylko 119 metrów. To był szósty wynik tej grupy. Ale to jest pierwszy słabszy sezon Morgenstern, od kilku lat. Być może w sezonie przedolimpijskim jest założenie, żeby trochę poluzował, przygotował się na Soczi. Powyżej 125 metrów teraz Thomas Morgenstern, ale on nas przyzwyczaił do zupełnie innych wyczynów. Tak, Austriacy byli na czwartym miejscu za Norwegami, ponieważ Norwegowie psują swoje skoki, więc Austria awansuje na trzecie miejsce, jest za reprezentacją Polski. No ale już niewiele mają do nas straty Austriacy. Słoweńcy. Całe 12 punktów. Słoweńcy nad nami 17,7 punktu. Potem Austria, Niemcy, Czechy, Norwegowie spadli na szóste miejsce. Za nimi tylko Rosjanie i Włosi. No fatalne występy Norwegów, Hildego i Jakobsena. Ponieważ będziemy odwracać w tej chwili sytuację, ostatni będą skakać Słoweńcy, my przedostatni, później przed nami Austriacy, Niemcy. To robi się niezwykle ciekawie. Bartosz Heller jest z Krzysiem Miętusem. Krzysztof, po twoim skoku Polska już nie prowadzi, no ale cóż, nikt na pewno nie może mieć do ciebie żadnych pretensji, bo te warunki, które miałeś, no nie sprzyjały dalekiemu lataniu. Co tam się wydarzyło w powietrzu? No tak szczerze sam nie wiem, bo wyszedłem z progu, wydawało się całkiem normalnie, no a zaraz zabulątał, jakby mi ktoś normalnie narty na dół ściągnął i... No i się nie da odlecieć. Jeszcze minusowe punkty, także no później był wiatr pod narty, no ale nie da się już zrobić przy takim czymś. Teraz trzymamy kciuki za Kamila Stocha, te 17 punktów to jeszcze jest chyba odległość do nadrobienia, poza tym Krzysztof, podium to już chyba nikt również dzięki tobie nam dziś nie odbierze. No nie wiem, no konkurs na razie trwa, nie ma co jeszcze spekulować. No. Będę trzymał kciuki za Kamila i no i tyle. Dziękuję pięknie, tyle Krzysztof Miętus. Wracamy do naszych komentatorów. Zagrywamy ze Słowenią o tym ostatnim, trzecim epizodzie. Krzysztof Miętus kontra Jaka Chwala o 17,7 punktów. Austriacy tracą 29,5 punktu, Niemcy aż 61,5, później Czesi 116, Norwegowie. Silny, bardzo silny zespół znakomitych skoczków. Strata 127,2 po dwóch nieudanych próbach. Przede wszystkim Toma Hilde i później Andersa Jakobsena. Tak, kiedyś, kiedy nie było tych wszystkich przeliczników, powiedzielibyśmy 17,7 punktu, 10 metrów. Dziś tak nie możemy powiedzieć, dlatego że nie tylko odległość, nie tylko noty sędziowskie, ale także te przeliczniki mają wpływ na końcową klasyfikację. Rozpoczynamy ostatnią grupę, rozpoczynają ci, którzy zajmują ostatnie miejsce, Włosi, najlepszy z nich, mistrz tego kraju, Sebastian Coloredo. No, ale o ile w pierwszej serii zdecydowanie skoczył powyżej punktu konstrukcyjnego, 125,5 metra, o tyle teraz znacznie bliżej, bo do punktu konstrukcyjnego nieco zabrakło, 1,5 metra. Ale ten średni odczyt pomiarów wiatru wykazuje, że właściwie tego wiatru podczas jego skoku niemal nie było, co oczywiście nie jest prawdą. Za chwilę przy tej odwróconej kolejności Rosjanie, Norwegowie, później Czesi, Niemcy, Austriacy, Polacy i kończyć będą Słoweńcy. No, będzie ciekawie do ostatniego skoku. Ale zobacz, Włodek, jak zmieniają się nastroje nasze, pewnie też państwa. Kiedy byliśmy na prowadzeniu, chcieliśmy wygrać. Tak. Teraz jak jesteśmy na drugim miejscu, trochę nam żal, ale przed konkursem miejsce na podium wzięlibyśmy w ciemno jakiekolwiek. Wasiliew. Chce pokazać 130 metrów, znakomity skok. Chce pokazać, że jest mocny, że jutro w indywidualnym konkursie, który rozpocznie się tak jak dzisiejszy konkurs drużynowy o 17
na Wielki Krok w Zakopanem będzie się liczył. 131 metrów, znakomity skok. Ale dobrze, bo to świadczy o tym, że w tej chwili zrobiło się stabilniej, tylko na jak długo. Ten wiatr jest sprzyjający. Za moment zobaczymy skoczka norweskiego Andersa Bardala. Kto mógł się spodziewać, że Norwegowie będą tak nisko w klasyfikacji, mając taką drużynę, prezentując się w takiej dyspozycji podczas turnieju czterech skoczni, podczas ostatniej rywalizacji w Wiśle, którą wygrał właśnie Anders Bardal. On w pierwszej serii miał 117,5 metra tylko. Ale pamiętasz, zawsze przykładali wielką wagę. Pamiętam z igrzysk 94 roku w Lillehammer. Drużyna się liczyła. Ulwang, Deli, wielkie gwiazdy, Alsgård, a musieli wygrać rywalizację drużynową i też w skokach cały czas kładą na to nacisk. Słabszy skok Bardala. No tak, ale pierwszy skok poniżej punktu konstrukcyjnego 2,5 metra, ten drugi 5 metrów poniżej punktu konstrukcyjnego. Wiatr wprawdzie ten uśredniony odczyt, że był z tyłu, ale 0,3 metra na sekund. Jak tak, zmienia się forma, dyspozycja zawodnika. Wystarczy, państwo tego nie widzą, my patrzymy na strzałki. Ten, jeżeli ten wiatr był z tyłu, to przy tych zmieniających się bez przerwy strzałeczkach to rzeczywiście kręciło. Jest to bardzo uśredniony pomiar. Oczywiście. Tak jak powiedziałem, to co ten odczyt ostateczny jest, nie oddaje tego, co się dzieje w trakcie lotu zawodnika. Słoweńcy tutaj, ci, którzy już skakali, a więc Tepesz, Kraniec i Chwala, czekają na skok ostatniego Petera Prewca. My oglądamy najpierw Jana Maturę. Jan Matura w pierwszej serii miał dobry rezultat, 125,5 metra. W naszym stopniu jego skoki i chlawy zdecydowały o tym, że Czesi znaleźli się w drugiej rundzie rywalizacji. Teraz jednak nieco bliżej. Wprawdzie wydaje mi się osiągnął punkt konstrukcyjny, odległość 120-metrową, ale to oznacza sporo krótszy skok. Nawet nie osiągnął, bo 118 metrów, jak państwo widzą, czyli wylądował 7,5 metra bliżej niż kilkadziesiąt minut temu. Potrzebował 5 metrów dalej, żeby Czesi objęli prowadzenie. No ale to są tylko wyliczenia teoretyczne. Odjęte 2,3 punktu za wiatr. W tej chwili Czesi przed Rosjanami. Norwegowie po tych licznych wpadkach właściwie już nawet nie patrzą, na którym są miejscu. Trochę dyshonor, ale zdarza się. Zdarzyły im się dwie wpadki i trzy przeciętne skoki w pierwszej serii. Severin Freund to jest w końcu jeden z czołowych w tym sezonie zawodników Pucharu Świata, więc powinien też się nieco lepiej prezentować. I to jest dobry skok. Tak, to jest w granicy 130 metra, więc ląduje kilka metrów dalej niż w pierwszej rundzie. 129 metrów. Severin Freund. Ładny, elegancki skok. Proszę zwrócić uwagę na sylwetkę w locie. Minimalne korekty rękoma tego lotu. I noty są po 18,5-19. W poprzedniej próbie nie dostał tak dobrych ocen sędziowskich, więc na pewno jest zadowolony. Tak, przez nieobecność w Wiśle stracił drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wyprzedził go triumfator ze skoczni Adama Małysza, Anders Bardal. No a teraz ostatni z Austriaków, Stefan Kraft, rekordzista tej skoczni w Wiśle. Tam 139 metrów, wcześniej trzecie miejsce w ostatnim konkursie turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Ale tutaj dzisiaj w pierwszej serii tylko 117 metrów. Stefan Kraft. Zobaczymy, jak daleko. To jest wielki talent, ale 120, może 1 metrów. Ciekawa sprawa, ta skocznia w Wiśle kameralna, nie robiąca takiego rozległego wrażenia jak Wielka Krokiew. Rekord tam 139, a tutaj 140,5 i to tak. Przecież ten rekord Hanawalda z 2003 roku 7 lat przetrwał, dopiero Simon Amann poprawił na 140,5 metra. Tak, Stefan Kraft dokładnie 120 metrów, no więc bez rewelacji, jeśli chodzi o oba skoki zamykającego austriacki team Stefana Krafta. No ale są na prowadzeniu, wyprzedzili zatem Niemców Austriacy. Kamil Stoch, teraz albo nigdy, trzeba skoczyć daleko.
Jeżeli Polska ma wygrać te zawody drużynowe Pucharu Świata, musi to być skok w granicach 130 metrów. Ależ odpalił rakietę. Fantastycznie, bałem się, że nie ustoi. Kapitalny skok, kapitalny. Brawo Kamil, 130 metrów w tych trudnych warunkach. Wykorzystał rzeczywiście wszystko do maksimum. Tylko minus 4 punkty. Przy pierwszej próbie miał odjęte prawie minus 10 punktów. No i teraz zobaczymy, czy da radę ostatni w konkursie Peter Prewc. To będzie dużo punktów i będziemy się już odnosić do łącznej noty reprezentacji Polski, która przed ostatnim skokiem Słoweńca oczywiście obejmuje prowadzenie. Miejsce na podium na pewno mamy, to nie ulega wątpliwości. W najgorszym razie będzie to drugie miejsce na podium. 954,4. Wszystko co poniżej daje nam pierwsze miejsce na podium. 0,1 powyżej, co się już zdarzało. 2002 rok, Niemcy wygrywają z Finami po 8 skokach na Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City 0,1 punktu. No ale taki jest sport. Wystarczy mieć centymetr przewagi. Peter Prewc. Patrzymy teraz, czy jest w stanie tyle skoczyć. Państwu podpowiemy tę niebieską linię. No, dobry skok. No tak, w pierwszej serii przegrał z Kamilem 12 metrów, jak mówiliśmy, bo miał 121, na Polak 133, teraz skacze 123,5 metra, więc wystarczyło. Chyba wystarczyło Słoweńcom do tego, aby zwyciężyć w dzisiejszym konkursie drużynowym. No więc dla Słoweńców te konkursy drużynowe są znakomite, bo w Kusamo zajęli miejsce trzecie, wtedy byli za Niemcami i z Austriakami, no a dziś wygrają. Ale dla nas jest to przede wszystkim wielki konkurs. W Kusamo była 11 pozycja, dziś jest miejsce drugie. Za chwilę to potwierdzimy. Tak jest. Słowenia wygrywa. 0,1 punktu. Jeden skok, jeden trochę krótszy skok skaczącego w złych warunkach młodziutkiego Krzysztofa Miętusa zdecydował o tym, że Słoweńcy są przed nami, ale myślę, że Włodek mamy wielkie powody do radości, do satysfakcji. Bardzo ładne zachowanie. Maciej przyszedł pierwszy, złożył gratulacje. No byli dzisiaj rzeczywiście lepsi i to w równej, wyrównanej walce. Janusz Goran. Goran Janusz. No my wygrywamy, proszę Państwa, z Austriakami z przewagą 23 ponad punktów. To jest naprawdę w ostatnich latach rzecz bez precedensu. Pokonać triumfatorów, no 99% konkursów drużynowych, zawodników, którzy zdobywają tyle medali na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata. I posłuchaj, Marek, co się dzieje, bo tutaj jedno wielkie skandowanie przed chwilą było. Dziękujemy. No i my też dziękujemy wszyscy, cała Polska. Bo to był piękny konkurs, drugie miejsce nigdy w historii startów w Pucharach Świata na średniej skoczni normalnej. W 2002 roku zajęliśmy trzecie miejsce, najwyższe, i teraz drugie miejsce, naprawdę imponująca sytuacja. Marsz w górę, a to jest, jak już wspominaliśmy, no niewiele ponad miesiąc do Mistrzostw Świata w Val di Fiemme. To nas wszystko bardzo cieszy, bo po fatalnym początku polskich skoczków, chociażby to miejsce 11 w Kusamo, dziś jest miejsce drugie. Austriacy skończyli na trzecim miejscu, no ale bez Schlierenzauera. To jakby nie ta drużyna. No to jest problem. A. Choroba się każdemu może przytrafić. Kontuzja, choroba oczywiście. Sami troszeczkę tę sytuację sprokurowali. O 23:00 Schlierenzauer rozebrany do tego, by zaprezentować wszystkich sponsorów na koszulkach. Wymarz, minus 10 Wiśle, ale ORF nie miało litości i zrobił długi wywiad dla stacji austriackiej, przypłacając to poważnym przeziębieniem. Być może taki jest koszt bycia osobą publiczną. On już jest troszeczkę celebrytą w Austrii, więc jest gotów na każde wezwanie. Zresztą widać, jak zachowuje się w stosunku do wszystkich dziennikarzy. Słowenia zwycięża, a więc byli brązowi medaliści olimpijscy, aktualni brązowi mistrzowie świata. Trzeci zespół pierwszych zawodów Kusamo drużynowych, jakie rozegrano w tym sezonie, dziś jest najlepszy, a my z 11 pozycji na drugą.
Tak, no oby tak dalej. W niedużym odstępie czasowym. W klasyfikacji Pucharu Narodów jesteśmy na 5. miejscu, ale od razu musimy Państwu wyjaśnić, że my tutaj będziemy trochę punktów tracić, dlatego że do tej klasyfikacji liczy się też połowa wyniku konkursów mieszanych, czyli jakby połowa drużyny żeńskiej, połowa męskiej i połowa punktów dla drużyn, które wystawiają tam swoje reprezentacje. My nie mamy jeszcze żeńskiej reprezentacji. Czyli prosty apel. Skaczcie, kochane dziewczyny, bo po prostu warto, można szybko wejść do reprezentacji, zyskać taką sławę jak ci skoczkowie. Wszyscy czekają, a teraz przenosimy się do studia. Tam skoczymy na moment. Bardzo piękne dwie reakcje. Taka euforystyczna, euforyczna Piotrka Żyły i racjonalna bardzo tego młodego już profesjonalisty Macieja Kota i z kolei też zastanowienie nad dolą trenera. Tak. Łukasz Kruczek pokusa mu był człowiekiem, którego tak chcieliśmy odrzucać, nie my na szczęście, a dziś jest euforia, że doprowadził tych czterech świetnych chłopaków do drugiego miejsca na podium Pucharu Świata, z tym, że rzeczywiście to podium jest sensacyjne. Słoweńcy, Polacy, Austriacy. Kiedykolwiek wygrali drużynowy konkurs Pucharze Świata. Też nie, może czasy ulagi. Byli wicemistrzami olimpijskimi tak, w tej medalnej grupie. Świata, tak. Igrzysk olimpijskich, natomiast nie najwyższy. Zupan, Ulaga, Debelak, to był 88 rok Calgary, pamiętam te igrzyska. Natomiast czy wygrali? Chyba nie. To było ciągle domeną Niemców, Norwegów, Austriaków w ostatnich latach, którzy od Igrzysk Olimpijskich 2006 roku nie przegrali nic. Nic. Właściwie porażki, jeżeli się zdarzały, drugie miejsca na Pucharach Świata, to było wielkie wydarzenie. Dla nas to jest wielkie wydarzenie. Mamy w końcu zespół i te parę lat, kiedy Adam ciągnął te skoki, przynosi teraz profit. Widać wyraźnie, że ten program Lata i Daleko organizowany przez Lotos był bardzo potrzebny i chyba jedna z niewielu dyscyplin, która wykorzystała ten okres wielkiego mistrzostwa jednego zawodnika, żeby stworzyć za nim grupę młodych. Ciągnęliśmy ich, mówiliśmy o nich, tymczasem oni teraz sami o sobie zaczynają wyraźnie mówić, przedstawiać się i aspirować do jeszcze lepszych rzeczy w sporcie, więc dobrze. Tak, przez wiele lat mieliśmy jednego wielkiego skoczka i nie mieliśmy na dobrą sprawę drużyny. Teraz nie mamy tak wielkiego skoczka, bo niewątpliwie nie mamy, ale mamy... Mamy Kamila. Ale nie jest tak wielkim oczywiście skoczkiem jak Adam, natomiast kształtuje się drużyna. Być może fakt, że wokół nich nie ma takiej gwiazdy, jaki był Adam. Proszę Państwa, zatem wielkie wydarzenie dzisiaj na Wielkiej Krokwi, ale jutro konkurs indywidualny o 15.30, kwalifikacje o 17.00, zawody. Zapraszamy serdecznie. Dziś dziękujemy za uwagę. Włodzimierz Szaranowicz i Marek Rudziński. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy.